Dobry wieczór. Dzwonię sobie ogłoszonka z Olixa. Aha, tak, słucham. Nie wiem, czy to jest naprawdę ogłoszenie, czy ktoś z jaja robi, ale chodzi o ogłoszenie kury na rosół. Nie, tu nie ma żadnych jaj. No, w tym ogłoszeniu się jeszcze pojawi, mam capka do oddania za darmo, półtorej rocznego, capa. Co to jest? Od kozy, nie? A, no kozioł od kozy, nie? Czyli i kury, bo chcę wymienić, a kury już mi się przestały nieść. No. Także one się nadają tylko na rosół teraz w tym momencie. A ten cap to... A ja się nie zajmuję, to nie są jaja, bo ja się nie zajmuję skubaniem i tak dalej, ja się w to nie będę bawił. No, także one są tylko do... bo będę robił wymianę, no. Potrzebuję świeże kury, bo jak mi zostaje jedno jajko, dwa jajka z tylu kur, no to znaczy z tylu, bo tam mam trochę więcej, tylko że to już jedno jest zamówione, druga idzie gdzie indziej, no to tylko mam cztery do oddania jeszcze, bo miałem sześć. Ale ten cap to jest mężczyzna kozy, tak? Tak. Chłop, znaczy w sensie no samiec. Mężczyzna, półtorej roczny. Zresztą jak tam są moje inne ogłoszenia, no. O, tam są też w ogłoszeniach moich innych, są kuski do sprzedania, nie? A, no nie. On na jednym zdjęciu jest. On jest taki czarno-biały, bo nie chciałem świeżych zdjęć robić, bo wcześniej go wystawiałem, ale ludzie też mnie wystawiali. No aha. To jest tak, proszę mi zatrzymać. Aha. Proszę mi zatrzymać. A i potem jest taka sytuacja, że no dobra, no to ja zatrzymam. A to ja, to mąż jeszcze musi załatwić transport, musi załatwić to, tamto, a to tego, po trzech dniach, a tu były inne, ja mówię, dobrze, no ale już jest do odbioru, bo się tak umówiłem, a po trzech dniach ktoś do mnie mówi, że nie, on niestety nie weźmie. A ja wściekły, bo wie pan, jak to wygląda, no tak, no. Ja mówię, dlatego nawet z tymi kurami też jest ten sposób, że jeżeli, proszę, na przykład, jak pan mówi, już wyjeżdżam, no. To nie ma żadnego problemu. Aha. No, o to, żeby dać wcześniej znać, nie? Mhm. Bo jeżeli uda mi się to opchnąć wcześniej, znaczy opchnąć, oddać wcześniej, bo to jest za darmo. No. Jeżeli uda mi się to oddać wcześniej, to ja nie będę na nikogo czekał, że bo znowu mi coś nie pasuje i tak dalej, nie? To wiadomo, nie? Aha, no nie, no ja dobra. Ja chcę pozbyć. Dobra, rozumiem. No dobra, to ja bym chciał te kury, bo są cztery kury, tak? Tak, no cztery. No to transport ma pan jakiś, jakbym podjechał autem? Znaczy, czy ja mam mieć transport, to pan ma transport. Ale nie, nie, chodzi mi o to, że do kartona je wsadzimy czy gdzieś? No do jakiegoś kartona, no. No nic im nie będzie, bo one, no to są kury, no to większy karton no tak. Ze sobą wziąć. No dobra, a powiem pan tak. Już, bo ja u siebie nie biję, także w tym momencie nie, no dobra. To nawet nie ma mowy. Ale powiem pan tak, bo tu jest pan napisał, że słabo się niosą, tak? Czyli słabo jajka znoszą, to właśnie jaki jest powód tego? One tak. Są chore, są na jakąś chorobę? No już, one już się wyniosły, one, wie pan co, ja to było tak, że ja to ze znajomym, chciałem sobie założyć, no to tam mówi, no ja przywiozę parę kurek, nie? No. Jak przywiózł, to one wyglądały tragicznie. No poskubane po łbie, wydziobane dupy, jak to się mówi, i bez piór praktycznie. No. I są odkarmione także wszystko, tylko że nie było wiadomo, w jakim wieku one przyjechały. Dlatego mówię, że one są na rosół. No właśnie, ale właśnie... To się nie opłaci. A czemu one... Nie opłaci się ich już... A czemu? Bo już z wiekiem one już przestaną nieść, bo A czemu one są wypłowiałe takie właśnie, że piór nie mają i tak dalej? Nie, teraz mają wszystko. No, ale... Tylko, że były takie przywiezione z fermy. Teraz mają wszystko, grzebienie, to, tamto. Nawet im jest bardzo dobrze, tylko że no już one są, to nie to, żeby były chore, to można, zresztą jak tego to zrobię zaraz, ale to nie, tak, nie teraz, bo nie będę chodził do... Nie, no dobra, okej, okay. No to ja jeszcze pogadam tutaj z bratem, najwyżej byśmy tam podjechali jutro czy pojutrze. 5 złotych. Powiem pan... Dobrze, tylko jak mówię, bo już tutaj teraz... Nie, no dobra. Na Facebooku też puściłem ogłoszenie i gościu się pytał o co chodzi z tymi kurami. No bo wiadomo, o co chodzi. One już przestały znosić jajka. No tak. One, nie to, żeby one były chore, tylko że ja muszę wymienić, bo mi się nie opłaci ich karmić teraz w tym momencie. Rozumiem mi pan. Dobra, to ja się dopytam brata i najwyżej byśmy podjechali, a powiem mi pan jeszcze tylko przy okazji o tego capa, czy na przykład jakbyśmy chcieli tego capa zabrać, to można by go zabić, Oj, czy nie?
To mnie akurat nie interesuje. On ma wyjść ode mnie żywy z podwórka. No tak, ale czy można go... Dlatego, że... No to oczywiście, że tak. Tylko, że to trzeba też umieć zrobić. No ja właśnie. Powiem panu, jeżeli ma pan chwilę czasu, bo to... To jest trap. To jest, nie wiem, czy ktoś miał pan styczność z polowaniami albo z czymś takim. Znaczy, to tam, jest trap. No. No on ma jaja takie, że no niestety. I teraz w tym momencie trzeba zrobić tak. Trzeba go trzasnąć w łeb, no. Albo podciąć gardło, no. I w pierwszej kolejności trzeba wyciąć jaja razem z kutasem. A czemu? Bo całe mięso zaśmierdnie. A od jaj? Tak. To się robi w pierwszej kolejności. To się robi w ciągu 15 minut. Tak samo jak dzika zabiją, to od razu myśliwy leci i patroszy dzika. Nie mówię o losze, tylko o no dziku, tak, no. o dyńcu. No, w pierwszym momencie wycina się jaja. Oni robili zresztą, myśliwi robili sobie jaja, dla takich młodych to jeszcze nie za bardzo rozumieli. No to jak wyciął jaja, to tak pokryjał, włożył mu do torby. Na tydzień żona to musiała wietrzyć całe mieszkanie. To śmierdzi jak skurczybyk, no. Ja pierdzielę. Ale te jaja nie są już, te jaja już nie są do zjedzenia. Nie, absolutnie. To trzeba zapakować w folię i gdzieś go zakopać na ogródku, kurde, albo gdzieś tam. Ja pierdzielę. Mogli wyrzucić. No bo taki jest problem z capem, dlatego ja panu mówię tylko szczerze, jaka jest... A nie można na przykład tego capa... Nie można go wykastrować, takiego capa? No ale tak, ja jeszcze teraz będę płacił za kastrację, a on będzie mi chodził tylko żar. No przecież ja mleka z niego nie będę miał. No to jaki ja mam pożytek z niego? Nie, no tak, ja no. Ja tylko będę karmił później. Ale no, smaczne no mięso... proszę zrozumieć. Smaczne mięso jest takiego? Proszę? Smaczne mięso z takiego capa? To jest mięso jak mięso. To ono będzie, jeżeli jest dobrze zrobione, to ono będzie tak jak z łani na przykład. O, coś takiego mogę tak porównać. Bo to on jest dopiero półtorej roczny, to nie jest cap, który ma 5-6 lat, także on będzie dobra, miał ale jakieś... Powie mi pan tak, czy na przykład, bo pan mówi o jakichś tam technikach, że jak go można właśnie w nieproblemowy sposób tam zabić, a ja na przykład jak ja bym go po prostu, nie wiem, z przepaści rzucił albo coś takiego, czy tak można zrobić? Żeby... To jak pan to rozwala, te żebra, to wszystko. No, trzeba go trzasnąć. Nie, no bo my mamy tutaj taką... To jest inna sprawa. Wie pan co? Mamy no jest taka sprawa, ja nie akurat nie jestem Żydem, ale Żydzi to, czy tak jak się kumys robi, no to tego, to można wziąć go, tylko że to trzeba go utrzymać, bo to nie jest tak, że w jedną osobę no tak, go pan no. zaciągnie. No tak. No, bo to on ma siłę od cholery. Jak mnie kiedyś po podwórku przeciągnął, a ja tam niedużo ważę, to jak go trzymałem za rogi, no to ze 20 metrów mnie pociągnął. No. To nie są jaja. No to silny jest, w tym momencie jest silny. Trzeba było tak. Trzeba było podjechać na przykład, takie są budy, nie wiem jak one się nazywają, dla koni. Nie? No tak, no. Albo wziąć na przykład przyczepkę, może być płaska, no. Ale wtedy trzeba wziąć jakieś linki, ja nie mam. No. I spętać mu nogi, żeby leżał. A, no. Żeby go... Żeby to... nie próbował wstać, nie? I wtedy go można zawieść, ale mordy będzie dar na całą wioskę. No tak? Na pewno. Tak? Będzie się tak dar? To już w ogóle nie ma mowy, bo on będzie się chciał uwolnić, nie? Ale taka jest prawda. Dzwonili do mnie w sprawie capka, dlatego mówię, capek pojechał, bo już kiedyś go wypożyczałem do samiczek. Znaczy do kuzek, nie? No to tak, jak zapakowali do tej budy, no to go zawieźli i przywieźli. Tylko, że ja mówię, po cholerę mi przywozicie z powrotem, miał już pojechać i bo już miałem swoje zapłodnione. Bo są jeszcze małe kuski, mam, ale to są już do sprzedania, nie? To się, ale to trzeba, to już jest na hodowlę, a nie do zabijania, nie? No, także to jest inna sprawa. Tego się nie można... chcę pozbyć, bo... No, a wie pan, bo tak gadamy właśnie o tym sposobie, jak go tam ukatrupić, ale to... A nawet, nie wiem, jakiś łatwiejszy sposób, nawet utopić go albo coś? Nie, najprostszy sposób jest, wie pan co, bierze pan młotek taki 3-kilowy. No. Tym młotem wali go pan między rogi. No. No jest też inna metoda, ale trzeba go wtedy przywiązać na lince. To tak jak rodzice kiedyś bili świnie.
To się robi w ten sposób, no już widzę, że zaraz chcę. Mhm. To się robi w ten sposób, że polewa się go wodą, na widły daje się fazę, no. Tak, żeby na dole było zero. No. Dotykał pan go prądem, potelepie go chwilę, on się kładzie, poderżnąć od razu gardło, żeby jucha ściekła, żeby się zakrzepy nie zrobiły i w pierwszej kolejności wyciąć jaja. No wtedy się takie sposoby, nie? Kurde. To jest akurat najbardziej humanitarny sposób z tego, co widziałem, bo świnie też bili się kierą, nie? W łeb walili, ale to ja to widziałem ze 30 lat temu, także, albo nawet więcej. Ja pierdziele. No dobra, nie, no to mówię, ja z bratem się skontaktuję, najwyżej byśmy wzięli kury i tego capa nawet, nie? Fatus. 5 zł. No dobrze, tylko że mówię, z czapkiem jest ten sposób, że pan go nie weźmie tam do, jak to się mówi, na tylne siedzenie samochodu. Na tylne siedzenie to pan se kartony z kurami może wrzucić. No tak, tak. Ale z czapkiem jest... A jakby capa do busa wziąć na tylną pakę? A do busa też tak, tylko że tak trzeba go spętać, bo siedzenia rozpierdoli. A dobra, a powiem pan tak, ja na przykład byśmy jakby załatwił tego busa, i na przykład, żeby on był spokojny, jakbym miał taki pistolet na gaz pieprzowy, jakbym mu strzelił w nos tym gazem pieprzowym. No to nie wiem, jeżeli człowiek się przy tym uspokaja, to zwierzę też się uspokoi. Znaczy nie będzie widział i tak no. Będzie słabiej oddychał, będzie taki, wie pan... To może zadziałać, nie? A to lepszy byłby akurat psikacz taki, Filipo, wie pan o co chodzi. No tak, no to ja mam takie coś, ja mam takie... Dezodorant, żeby hałasu nie robić. Znaczy ja mam tak, nie, bo to jest tak jak dezodorant, tylko że to jest w formie pistoletu, że strzela się z lufy, ale leci gaz, a nie pocisk. No tak, tylko żeby hałasu nie robić, żeby on tak. Nie spanikował, bo potem jak stracisz... Nie, to nie ma hałasu, to nie ma hałasu. Aha, no to dobrze, jak to tylko pyka jak z wiatrówki, no to nie ma żadnego problemu. Może pan spróbować. No i wtedy on się położy za kolanami, zwiąże mu się tylko jakieś paski albo jakąś linkę, bo nie mam akurat takich sznurków, żeby wytrzymały. No tak, tak, no. No i wtedy go położyć i można zawieźć. A pan dzwoni z Opola, tak? No z okolic tutaj, no ja mam z 5 kilometrów niecałe. No to nie, no bo pan się pytał, nie? Ja mówię spoko. Maps. Można znaleźć, to jest lepsza, nie? No tak, no. No dobra, to no, powiem pan tak. To jest akurat tutaj, tu żadnych kombinacji nie będzie, jeżeli chodzi o dojazd, bo to jest na głównej ulicy, która idzie w kierunku jeszcze Mąkoszyc, a druga strona idzie na brzeg. Także tutaj żadnymi uliczkami nie trzeba drążyć i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że też się musimy umówić, bo ja na jutro jestem na przykład umówiony do roboty i mogę po południu. Dobra. Ja się najpierw zgadzam z bratem, załatwię busa, to najwyżej do pana zadzwonię. Proszę wtedy sobie to załatwić, jeżeli, mówię, ale tylko mówię od razu, trzeba się wcześniej skontaktować jeszcze, zanim pan wyjedzie i tak dalej, żeby było jasne, żeby pan nie jechał pół drogi i nagle się okazuje, że nie ma nic. Dobra. Bo ja to wystawiłem, a czekał już nie będę, bo to jest tak, no mówię, że czekałem 3 dni na to, aż ktoś odbierze, a po 3 dniach klientka do mnie dzwoni i mówi, że no niestety ona nie ma czym przyjechać. A 2 razy musiałem odmówić. No i to potem tak jest. Dlatego dałem nowe ogłoszenia teraz na nowo. Ale mówię, że nie będę czekał, przed wyjazdem się zorientował. Powie mi pan jeszcze tylko na koniec, chciałem się dowiedzieć, on na przykład, bo ja nawet jakie dźwięki wydaje ten cap, to jest jak krowa coś, czy... Nie, meee. Aha. No koza, no. Aha. A, myślałem, że facet... No. Myślałem, no że... Tak, no w ten sposób, ale słyszalny jest z daleka, także... Myślałem, że facet kozy to inne dźwięki niż koza, wie pan. Nie, takie same, tą samą mordę drze, tylko trochę może czasami głośniej. No bo ja mam trzy stare, jest babcia, 2 córki, jego wziąłem do zapłodnienia, ale to też z innej rodziny, nie? No i 4 maluchy się urodziły. No to ale po co ja go będę trzymał teraz? No tak, jak ja potrzebuję tylko mleko, tylko i wyłącznie. Naczelny szpachlarz Rzeczypospolitej Polskiej. Czy mogę ujrzeć twoje zakole? To są już też wystawione. No tak, no nie, no tak, dobra, rozumiem pana, wszystko rozumiem. Tak, dzięki bardzo za informację. Dobra, spoko. Jakby coś, to orientować się tylko wcześniej, nie? Dobra, nie ma problemu. W razie co jeszcze przed zadzwonię. Przed tym, żeby się doinformować. Dobrze, okej, dzięki. Dobra, dzięki bardzo. Ja pierdolę. Już miałem moment takiego zawahania, że po prostu tak mi się chciało śmiać, że myślałem, że tego,
że po prostu nie będę dał rady już z nim rozmawiać, bo czasami mam tak, że wiesz, jak zaczniesz się śmiać, to już nie mogę nic powiedzieć. On mnie ten, bo nie wiem, czy to dziadek, ale tak mnie rozśmieszył parę razy. Jak te metody, jak on by go zabił i tak dalej, ja pierdolę, nie? Słuchajcie, patrzcie, mam fajne ogłoszenie, już wam pokazuję. Pa. O. Co? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Którego? Telewizor Samsung 40 cali. Tak. No powiem pan tak, jeszcze dostępny jest telewizor, czy... Dostępny, no przed chwilą dodałem dosyć ogłoszenie, także... No dobra, tylko chciałem się dowiedzieć, czy jest na poważnie, czy to jakieś jaja są z tym telewizorem, czy poważne ogłoszenie? Nie, no poważne, oczywiście. No, pytam dlatego, że na tym pierwszym zdjęciu, co pan dodał, tam z kineskop, no to właśnie tam zdjęcie penisa chyba w kineskopie się odbija i właśnie nie wiem. Czy... Nie, możliwe. No, może się tak wydaje. Na pierwszym zdjęciu, włącz sobie pan pierwsze zdjęcie, tam jest, nie wiem, czy właśnie pan był nago czy coś, ale normalnie jakby penis jest na wierzchu. I tak właśnie się zastanawiam, czy to na poważnie jest ogłoszenie, czy wie pan? Nie, całkiem ubrany byłem. Nie wiem, co się odbiło, ale może coś po prostu jakiś przebłysk, ale to nie, pewnie nie jest to. Nie, no poważne ogłoszenie. No to nie wiem. Tak robię zdjęcie. No to nie wiem, no tak to się wydaje, no nie wiem. To czyli ogłoszenie jest prawdziwe, tak? Tak, jest prawdziwe, normalne. No dobra, to byłem zainteresowany, tylko powiem pan, czy on jest w 100% na przykład, wszystko w nim w porządku jest, nie ma jakichś tam, że tak można powiedzieć, jakichś ukrytych wad? Nie, wszystko jest okej. Działał praktycznie bez problemu, ja teraz kupuję większy telewizor, więc... No. Ten będzie mi niepotrzebny. Bo ja od razu panu mówię, że ja kupuję ten telewizor dla mojej mamy, więc zaraz pan będzie mógł pogadać z moją mamą, ale właśnie chciałem się dowiedzieć, żeby później nie było na mnie, że jakieś wadliwe ogłoszenie znalazłem, tak? To pan zaraz jej powie, że jest, no, wszystko ok z telewizorem i w ogóle. No tak. No. No także o. Halo, dzień dobry, witam. O! Dzień dobry. No telewizor jest 100% tak sprawny, nie ma z nim żadnego problemu. O! Proszę? Halo? Jest w sprawie telewizora. Aha, mówię, że telewizor jest 100% tak sprawny, nie ma problemu z nim. Nie wszystko się przełącza, wszystko jest ten. Nie. Tak. No około tam 4-5 lat bodajże, tym, że nie jest taki stary. Pa, dogadałem się. Można go odebrać, kiedy panu pasuje. No nie wiem, no dzisiaj nawet można, nie ma problemu, bo jestem, nie idę tak wcześniej spać, teraz nie ma problemu. No to nie ma problemu, Kościuszki 50. Telewizor stoi na klatce schodowej, otworzę panu. Jest pilot, wszystko jest. Halo? On jest z tym tyłem takim, to jest duży telewizor z tym dupą wielką, jak się mówi. Aha, ale ja chcę sprzedać telewizor. Proszę? Dlaczego? Tylko, że ja chciałem sprzedać telewizor. Pan chce mi sprzedać telewizor? No tak. Ktoś do mnie zadzwonił, że telewizor chciałby kupić. Ale to chyba pomyłka, bo to nie ten numer. Ja nie zmieniłam do pana. Aha, no dobra, no to może pomyłka faktycznie. No to poproszę męża do telefonu. Ja poproszę męża do telefonu. To poproszę męża do telefonu. Halo? No halo. Tak, jestem, no. No nie wiem, no bo tu jakaś baba się odezwała. I teraz, nie wiem, wie pan, co się stało. No i też nie wiem. Rozmawialiśmy na temat telewizora dla mojej mamy i nagle jakaś tam kobieta się odezwała. Ja myślałem, że do pana matka się odezwała. Moja mama już idzie jak coś, tylko że właśnie tak akurat nie wiem, co to miało być teraz. Też nie, szczerze mówiąc, pierwszy raz coś takiego. To poczekaj, dobra, ja dam może mamę i nie wiem, się dogadajcie, a tamto, nie wiem, co to się stało, szczerze powiedziawszy. Mhm. Dobra, to chodź. Okej. Weź. Halo. Halo, tak, witam. Słucham? No w sprawie telewizora.
Tak, jestem. Tak, tak. Znaczy telewizor jest 100% sprawny, 40 cali i nie ma z nim problemu. DVB-T jest zbudowany, także można odbierać tak, teraz. Jest, tak, tak jak jest napisane, jest sprawny. Tak. Tak. Wystarczy wpiąć antenę i nie ma problemu. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Jak najbardziej. Jest pan zainteresowany? Halo? Halo? To znaczy zainteresowany sprzedażą, tak. Halo, halo? No to zapraszam. Tak? Tak? No, nie wiem, o co tu chodzi już. No. Halo? No halo, no słyszy mnie pani? Słyszę teraz, tak? No, zainteresowani jesteśmy tym telewizorem, tylko... No, bo nie wiem, bo to jest telewizor dla mojej żony. No i boję się, że czy nie jest jakieś oszustwo, tak? Nie, nie jest oszustwo. Dlaczego ma być oszustwo? No nie wiem, no bo cena jest w miarę dobra i tak się zastanawiamy, czy to nie jest, wie pani, jakiś wałek tak zwany. Nie, to nie jest wałek. Tak? To proszę, no tak, tak. Proszę dać tego chama z tyłu, co się odzywa. Jest pan zainteresowany? Jestem zainteresowany. Jestem zainteresowany, ale nie życzę sobie, żeby jakiś cham z tyłu tam jakieś komentarze sadził w moim kierunku, tak? No to jak pan jest zainteresowany, to niech pan przyjedzie i weźmie telewizor. No to chcę odkupić. Chcę odkupić, ale po prostu w kulturalnej atmosferze, a nie, że jakiś tam gościu pijany coś przybąkuje z tyłu. No to... O! No nie wiem, czy to jest takie śmieszne. No nie wiem, czy to jest śmieszne, że gościu pijany siedzi i gada. Proszę pana, nikt nie jest pijany i po prostu dziwnie pan rozmawia, tak? Proszę, proszę tego człowieka. Rozmawia pan o... Proszę tego... Rozmawia pan o... Proszę tego... O telewizorze, proszę, rozmawia pan o ludziach, no nie proszę wiem. Pana, proszę panią, proszę tego chama do telefonu, ja sobie z nim porozmawiam na temat tego telewizora, jeśli ma coś do powiedzenia i go kupię, ale niech ma odwagę pogadać, się dogadać, a nie komentarze. Jak pan jest zainteresowany, zapraszam, zobaczy pan sobie, obejrzy pan sobie i proszę bardzo. Telewizor jest sprawny. Tak? Coś to, jeszcze? Tak. Oczekuję od pani gwarancji rozruchowej. Zapraszam na miejsce, uruchomi pan sobie telewizor, pan sobie zobaczy sam, tak? Dobrze, kiedy można podjechać? Proszę pana, jutro można podjechać nawet. O której godzinie mniej więcej? Po południu? Może być po południu. Dobra, to ja przyjadę z kolegami w razie co, ale tak po południu. A wie pan, gdzie pan ma przyjechać? No nie, no jutro się spytam, czy mają busa. Jak mają, no to, to jutro zadzwonię i się dowiem, tak? Muszę tylko się dowiedzieć, czy będę miał transport. To proszę dzwonić. Proszę wcześniej dzwonić, tak? No dobra, no. A to na telewizor busa potrzeba? No nie, no ale no, my jakoś, nasz kolega tutaj ma busa, no to... To czym mamy przyjechać? Pan co, ja ten telewizor to z maluchem mogę przewieźć, nie potrzebuję busa na ten telewizor. No ale to chyba lepiej jest jakby, no więcej miejsca, tak? Żeby się nic nie popsuło. Dobra, będzie pan chciał przyjechać, to proszę wcześniej zadzwonić. Jutro zadzwonię. Proszę bardzo. Tylko jak coś, to będę dzwonił z innego numeru. Proszę bardzo. Dobra. I proszę się uspokoić tego tam chama pijanego. Kurde, ja już tak już liczyłem, że ten cham pijany wstanie i powie daj mi go do telefonu. Już tylko na to liczyłem i specjalnie prowokowałem i widzicie, nie dał rady. Ha, jakiś tak nisko osadzony się, ta kamera jest może wysoko. Powiem tak, ja widziałem ten filmik, to ja nienawidzę ogólnie czegoś takiego, na przykład znęcanie się, bo to chyba chodzi tam o to, że on się znęcał nad tym, nad takim chłopakiem niepełnosprawny, nie? To ja powiem tak, że już nieważne, policja czy nie policja, ale bardziej mi chodzi o coś takiego, że takie nie wiem, no... Nie wiem, no na przykład... Jakiem już nawet coś takiego chciał nagrywać, nie? Nawet nagrywał i na przykład widziałbym, że ten chłopak żre ziemię, bo on ziemię jadł, nie? To już by mi było go szkoda w chuj. Ja jestem taki empatyczny, nie wiem, czy...
Tak, słucham. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodzwonię się w sprawie papierków lody ekipy. Opakowań, tak? Lodów ekipy? Tak. Tak. No, chciałem się... Nie, czy z właścicielem rozmawiam, czy... Bo tu jest napisane Oliwia, a to jakieś... Daję córkę do telefonu, bo to córka. A, jest. Dobra, tak, okej. Okay. Daję do telefonu. Dobra. No halo. No nic nie słyszę. Halo? No halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie papierków ekipy. Tak, słucham. No, chciałem się dowiedzieć po prostu, czy te bo te papierki są po lodach, tak? Tak. No i chciałem się dowiedzieć, czy... Bo to są dwa za 100 zł, czy jeden za 100 zł papier? Dwa. Dwa, dobra. Chciałem wiedzieć tak, czy te papierki pachną jeszcze lodem, czy już po prostu już ten aromat z tych lodów ekipy już zanikł? Tak. No tak czy nie? No nie wiem. No, no nie wiem, czy to pachnie lodami? Halo? No halo. Czy pachnie lodami? No czy jest jeszcze aromat tego jakby, czy to jest jak już bardziej na przykład sprzed 2 miesięcy, czy sprzed miesiąca, czy świeże opakowanie po lodach, o tak o. Świeże opakowanie po lodach. Dobrze. Jest jeszcze aromat. Aha, czyli czuć, tak? Czuć aromatem, tak. 100 zł za dwa opakowanie, czy za jedno? No, ja nie wiem, tutaj córka wystawiła, wie pan, no to 100 zł za dwa opakowania, no. Czyli za dwa opakowania. No dobra, to ja tak bym... Tak jest. To ja proponuję, żeby pana nie skłamać, nie wiem, 50 zł za dwa papierki i nie zgłaszam sprawy na policję. Aha, dobrze, może być. Tak? Pasuje? No pewnie. No to dobrze, to ja bym chciał za 50 zł, ale wysyłką. Może być w kopercie bąbelkowej albo po prostu pocztą polską. Dobra. Tak? No to... To proszę przysłać adres i... Tylko... Czy, bo ja szczerze mówiąc o tym nie znam. Oliwka, co to są? Co są te lody, te, tak, te wystawiłaś? I pan tu daje ci 50 zł, mówi, za te dwa opakowania. To chcesz, tak? No, znaczy, no tak, ja chcę dwa. No dobrze, dobrze, to może być. No dobra. Mówię, w kopercie bąbelkowej można tam chyba za 7 zł wysłać. No tak, no ale to 50 zł plus koszty wysyłki, tak? No tak, no. Dobrze, dobrze. No. No ale to tak, czy pan sobie jaja robi, czy naprawdę pan to wyśle? Nie, no ja wyślę panu, to tylko jak pan chce się za to rozliczyć, to co, przelewem pan zapłaci, tak, czy jak? A przyjmuje pan PayPalem płatność? Ja mogę, może pan blikiem zapłacić na przykład, nie? A, to, a czy... PayPalem to nie. To... Ja mogę teraz panu podać blika. Tak? No pewnie. To ja muszę podejść do bankomatu wtedy, tak? Kurde, a nie może pan teraz na telefonie wklepać, czy gdzieś tam sobie? Ja się na tym nie znam, wie pan za bardzo. To musiałbym podejść do bankomatu i pan by mi podał blik i kod, nie kod no. Blik i... Żeby specjalnie pan wszedł, to tak nie bardzo, bo tu nie będę teraz, żeby pan wychodził, nie? Ale chciałem panu teraz podać. A czy ja mam tutaj akurat pod domem bankomat zupełnie, także... No nie no. Nie ma problemu. No i co, i dwa papierki za 50 zł na serio wyślecie? No tutaj jak córka mówi, że wyślę, to wyślę, tak? To a daleko ma pan do bankomatu? Nie, no kawałeczek. Bardzo bliziutko. To znaczy? No blisko, no. Jakoś tam, jakby pan zadzwonił za 2 minutki, to będę przy bankomacie. No dobra, to zadzwonię za 2 minuty. Dobrze, to proszę. Dobra. Kurwa, będę frajerem, kupię dwa papierki za 50 zł. Ja pierdolę,
Zobacz, róbcie zdjęcie. Jestem frajerem, kupuję dwa papierki loda ekipy za 50 zł. Ja pierdę. Czekajcie, muszę zadzwonić, się nie dam. Kurwa, nie dam więc niż. No nie, no za dwa. Dobra, za trzy dychy kupię te. Ale to nie, ale nie chcę tych papierków. Tylko żeby jego córka niech się cieszy, że tam sobie kupi coś. Bo to ten człowiek powinien się zreflektować, że tak się nie powinno robić. Ale dla jego córki trzy dychy blika dam, ale pięć dych nie dam. Trzy dychy dam, ale to mówię, tak niech ta córeczka jego sobie coś tam kupi, nie? Ale ten chuj powinien się zreflektować. Właśnie ja dzieciaków tu nie mieszkam, tylko 30 zł daję dla tego. Rób unboxing, ale będzie wyświetleń. O, ale jakie napięcie było, unboxing lodów. Czekajcie, dzwonię. Ale dam tylko połowę. Poczekajcie. Córka na ten zobaczy te pieniądze na piwo wyda? Myślisz, że to pijak jest? Za 30 to ona takie 10 papierków zaraz wystawi. Ja pierdolę. Obstawiam, że ktoś już w tym czasie zadzwonił do niego. Już... Ty! Obstawiam, właśnie tak się powiedzieć, że już się nie odbierze. Obstawiam, że w tym czasie jak szedł, już jakiś chuj zadzwonił i... Proszę nie iść do bankomatu, to dzwoni Machonek, youtuber, w chuja pana robi, śmieci jebany. Jestem pewien, że tak było, dlatego nie odbiera. Ale widzowie, jesteście niektórzy konfidenty. Ja pierdolę. Specjalnie w chuja robicie. Chuje oszuści. Chuje, proszę was. Gnoję was. Nie no, ktoś musiał sprzedać, nie ma chuja. Halo? O, halo. No? Tak. To może pan już podać mi ten kod. Poczekaj chwilę, tylko wejdę sobie na aplikację. Moment. Dobra, 281. Sekundę. Poczekaj pan sekundę, bo ja tu wpiszę. Wciskam ten bit. 281? No. Tak. No i tyle. Już jest. I jaka tam jest kwota? Nie wiem, 30 zł? No nie no, pan musiał wpisać, nie? Jak pan generował ten kod PIK. A, to wpisze pan na przykład 30 zł, zobaczymy czy pójdzie. Nie wiem. Jest? Tutaj na bankomacie jest wszystko okej. Okay. Poczeka pan chwilę. No tu... O. Teraz pan musi potwierdzić na telefonie. O. Poczeka pan. Ale nie, tak? bo pan chce 60 zł. No tak, 50 plus koszty wysyłki, nie? Czyli 10 zł. No nie, no to... aha, transakcja nie może być zrealizowana, nie potwierdziłeś transakcji w telefonie, wygeneruj nowy kod. No tak. Nie, no to... To może, żeby nie paść ofiarą oszustwa, to ja dam panu zaliczkę, 30 zł. Ale tu nie można w bankomacie 30, to musi być najmniej 40 wtedy zł. To 20. No ale ty jakie pan ma, no to ja prędzej, tutaj mogę paszę ofiarę oszustwa, ale przecież ja to panu wyślę jutro z rana. No tak, ale już nie raz... Prześlę mi pan adres na telefon, nie? Prześlę mi pan dane do wysyłki. No tak, tylko nie raz już się, wie pan, nabrałem, że komuś podałem i ktoś na przykład mi nie wysłał FIFA, gry albo coś. No tak, ja bym na przykład 20 zł panu dał teraz zaliczki, że pan wiedział, że nie ma oszustwa i wie pan. Aha, tak bym to widział. No. I wtedy jak ja to panu wyślę, to pan mi... no ale to dużo roboty, wie pan, to ja muszę iść na pocztę, a potem jeszcze będzie pan musiał zapłacić jeszcze raz. Aha, no to że przez ten
No nie wiem, no bo ja się też tak trochę się boję, no bo teraz mi tu powiedział syn, że uważaj, bo cię oszuka, bo coś. Ja się trochę tak zreflektowałem i mówię, że ja tutaj, mówię, ja tutaj mam blika przygotowanego na dwie dychy. No tak, ale za 20 zł córka nie będzie chciała tego sprzedać, wie pan. Ale nie, to jest zaliczka tylko, nie? No a potem ta resztę to tak samo, to potem... Nie, no... Też może być tak, że to... Bo to w dwie strony działa, wie pan. No tutaj ma pan moje dane na liście. Ja tam prowadzę też działalność gospodarczą, także ma pan dane firmy, więc ja tutaj pana oszukać nie mogę, nie? No, to ja o panu nic nie wiem, tak? No, pan mi tam wie, ma pan moje ogłoszenie na Elixie i wreszcie jest tam firma też, tak? Dobra, to nie, to zróbmy tak, ja panu dam blika na 20 zł i, i na przykład i pan wyśle lody za pobraniem resztę. Aha, lody za pobraniem. No. Dobrze, tak może być. Dobra, podaję. Dobra, to sekundę, no. Podaję z powrotem do tego bankomatu. To poczekaj sekundeczkę, bo ja muszę wcisnąć blik. Dobra. Dobra, to wciskam. No. 413. 413. No. Tak. Jeden. No i już. Okej, okay, to tutaj ze 20 zł, tak? No. Pokwitowanie, nie? Aby kontynuować, to musi pan teraz potwierdzić na telefonie. No. O, jest chyba. No, na razie mi tutaj nic nie wyszło. Dobra, akceptuję. Dobrze, no to proszę zaakceptować. Tak, teraz zadziałało. O, ma pan gotówkę w ręku? Jeszcze nie, ale tutaj słyszę, że... Tak, już jest. Ma pan gotówkę? 20 zł. Tak, 20 zł, tak? No. Ale ma pan gotówkę w ręku? Mam już, tak. Proszę wziąć sobie tą gotówkę na wódkę, ja nie chcę tych lodów ekipy. Nie chce pan, nie? Nie chcę, da pan, albo da pan córce tam, niech sobie coś kupi, ale niech usunie to ogłoszenie w chuj, bo to jest oszustwo. Niech sobie pan, córce to pan da, niech sobie coś kupi, ale to ogłoszenie niech skasuje, bo to jest oszustwo. I za 100 zł się nie bierze za dwa papierki, o. No wie pan, można wziąć i 1000, jak ktoś chce przecież. Dobra, ale to jest oszustwo, jakiś dzieciak się nabierze, i kupi. I proszę to skasować, a to jest, nie wiem, czy pan sobie na wódkę, ja bym wolał, żeby pan dał to córce, żeby ja sobie... Ja akurat nie pijący jestem. No ale da pan tam, no właśnie, to niech pan kupi coś tam. Nie, no widzi pan, to akurat interes córki, nie mój. Ja się w takie rzeczy nie bawię, także no ale to jak pan tam uważa? Ja mogę panu wysłać te papierki za pobraniem. Ja będę monitorował to ogłoszenie, czy zostało skasowane i zobaczymy. A. A, bo pan by chciał po prostu panu ono przeszkadza to ogłoszenie. Tak, chciałbym, żeby pan skasował to ogłoszenie. No ja to przemyślę, przekażę córce, ale bo ja nie rozumiem to, ale w czym rzecz? Jeżeli ktoś chce kupić, to proszę pana, kupić chyba, tak? Wszedłem sobie na Olixa, wchodzę sobie w kategorię jakieś tam. Nie wiem, to jakaś kategoria była chyba, poczeka pan. Jakieś tam. Nie wiem, jakieś tam gówno. Mówię, o, papierki ekipy za 100 zł. Ja mówię, no nie no, jestem podenerwowany. Mówię, jak można dwa papierki foliowe wartości 50 groszy sprzedać za 100 zł? Zbulwersowałem się, ciśnienie mi podskoczyło. Mówię, muszę tam zadzwonić. No i wie pan, i dzwonię zgnoić, ale jednocześnie jeszcze pan na tym zarobi 20 zł. I żeby pana córka usunęła... No, to wie pan, dla mnie nie są żadne pieniądze. Tak? To proszę mi oddać te 20 zł. No nie ma problemu, ja mogę panu akurat oddać, no. Tak? Nie, no żartuję. Żartuję, no to niech odda pan po prostu te pieniądze dla córki, ale niech skasuje ogłoszenie, żeby jeleni się nie znalazły, które to kupią. A, no rozumiem. Dobra, to dziękuję za informację. Co? Pozdrawiam. Jest pan w stanie to przekazać? Ja przekażę, ale to wie pan, to nie jest moja sprawa. Tak jak powiedziałem, ja to tylko pomagam, a... Okej. Okay. Dobra, to dziękuję za telefon i do widzenia. Dzięki, będę monitorował ogłoszenie.
Proszę bardzo. Dzięki. Kurwa, ty, to ja teraz wyszedłem na frajera, czy on? Czekaj, chyba ja wyszedłem na frajera. Straciłem 20 zł. Miałem za to pół litra na przykład wódki albo z 5 piwek. Czy tak o? Ty, ja jestem frajerem. Ty, wyszedłem na frajera, teraz ja tak pomyślałem, nie przemyślałem tej sytuacji. Najlepsze przeboje. Kurwa, sorry. Ja pierdolę. Czekajcie, aż okno otworzę. Tak? Puchar hiszpański. Halo, dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doszły mnie słuchy, że pan znalazł obrączkę moją podobno. Bardzo możliwe. Wie pan co? Nie no. Wiem, bo to dosłownie 5 minut temu kolega mi na Messengerze wysłał link, mówi, że patrz, chyba ktoś znalazł, no i właśnie dzwonię. No i nie tak. Wiem, czy to faktycznie pan znalazł, czy to raczej sobie jaja robi ktoś? Nie, poważnie. Tak? Ma pan ją teraz w domu, czy gdzie? No tak, no w domu, no. A, no to super. Powiem pan tak, ile tam się należy znaleźnego? Ale chwila, no skąd ja mówię, że to jest pana obrączka? No jak, no proszę pana, co, mam panu dowód zakupu przedstawić teraz? No ale przynajmniej niech pan powie, jakieś szczegóły poda tej rzeczy. No kurczę, no ciężko opisać taką obrączkę, no wie pan, obrączka jak każda inna, no nie wiem, tam nic nawet się takiego nie wyróżnia. No niech pan mi nie mówi, że jest błyszcząca, no, okrągła itp., no chyba... Po prostu, po takich słowach, jak pan w tej chwili mi mówi, no to nie ma tej obrączki, no. To jest wartościowa rzecz i no tak. to muszą być konkretne szczegóły. No tak, no. Ale no właśnie ciężko mi to opisać, bo wie pan, no i bym nawet poszukał zdjęcia gdzieś w galerii, czy mam gdzieś na palcu, czy coś tamtego, ale no nie. Ale właśnie nie wiem, czy takie zdjęcia mam, żeby panu nawet wysłać na maila i pokazać, nie, że faktycznie to jest ta. Nie, wie pan, w tej chwili, tak jak rozmawiamy, to ja od pana nie uzyskuję żadnych szczegółów, no to jak ja mam wiedzieć, że to jest faktycznie pana, no? No, dobra, to czego pan ode mnie oczekuje, żeby było łatwiej? No nie wiem, jakieś charakterystyczne rzeczy tego przedmiotu. No, jak charakterystyczne? No jest tako, no jest złota, z takim, no. Na górze takie jest jakby, no nie wiem jak to nazwać, wyżłobienie takie fajne i rozmiar panu podać dokładny, czy jak, co pan potrzebuje? Nie, rozmiaru to nie, bo ja jej tam nie wiem, nie będę jej mierzył, no bo ja się na tym nie znam, jak ja tam zmierzyć. No to jak pan, co ja mam panu podać, no nie rozumiem właśnie do końca. No, to znaczy, no pan do mnie mówi, to jest moja i w porządku, no na tej zasadzie to do mnie może 500 osób zadzwonić. No to, no dobra, to się pytam, proszę pana, co mam zrobić w tej sytuacji, tak? Ja czekam na szczegóły tego przedmiotu. I tak jak powiedziałem, nie czekam na to, że jest żółta, okrągła i itp., tylko no nie wiem, no jakoś jakiś charakterystyczny wygląd, no coś miała, nie miała, no. Proszę pana, no, powiem panu tak. No. Żona jeszcze o tym nie wie, że zgubiłem. Proszę mi ją oddać jak najszybciej, nawet panu zapłacę, ale ją potrzebuję nawet jeszcze, żeby dzisiaj, bo jak ona się dowie, że ja to zgubiłem, to po prostu ja mam przerąbane, tak? Dobrze, dobra, w porządku. Kiedy pan ją zgubił? Jeszcze tak pana zapytam. Kiedy zgubiłem? No. Wczoraj. No to dobranoc. Dlaczego niby? Czyli pan coś kręci, tak? Ja tą obrączkę po prostu nie znalazłem i dzisiaj ani wczoraj, o. Aha. Dziwnym trafem, ja zgubiłem w identycznej lokalizacji wczoraj obrączkę rano i to było gdzieś o 8. W porządku. I nagle pan teraz się wymiguje, no. Bo pan chce zyskać na tym pieniędzy prawdopodobnie, tak? Nawet jeśli to jest pana, to nawet złotówki nie chcę. Proszę pana, śmierdzi ale, mi tu wyłudzeniem. Ale po tym, proszę pana. Śmierdzi mi tu. Tym, jak pan... Śmierdzi mi tu wyłudzeniem przez pana jakby pieniędzy, tak? No bo teraz nagle pan się gubi w zeznaniach.
Ja się w żadnych zeznaniach nie gubię, tylko tą obrączkę, jeśli pan ją zgubił wczoraj, to nie jest ta obrączka, bo ja ją znalazłem wcześniej i dobranoc. Tak? Tylko nie ma co tu krzyczeć. Przed chwilą pan powiedział, że ją wystawił dzisiaj dopiero parę minut temu, a teraz pan mówi, że znalazł ją parę dni temu. Coś już pan, coś pan tu kręci, tak? To znaczy... O co panu chodzi? Proszę pana, proszę powiedzieć szczerze. Proszę pana, ja ją mogłem znaleźć 2 miesiące temu i teraz podjąłem decyzję, że ją oddam. Rozumie pan? Proszę pana, coś pan po prostu mi podpadł, coś pan kombinuje. Proszę powiedzieć szczerze, czy pan ma tą obrączkę, czy nie. Ja jestem skłonny za nią zapłacić i proszę tutaj nie... Proszę pana, nie. Już rozmowę kończymy. Jeśli pan ją zgubił wczoraj, to nie ma opcji. Pan chce kończyć rozmowę, bo pan wie, że ja już wszedłem na jakiś trop, a ja panu numer mam zapisany i rozmowę też nagrałem. I już po prostu pan się pogubił. Pogubił się pan. Ja wcale nie będę tego ogłoszenia zdejmował, że ktoś mnie tutaj namierzył, tylko w dobrej mierze chcę oddać obrączkę. To dlaczego? Ale jeśli pan mi mówi, że pan ją zgubił wczoraj, no to nie jest pana obrączka. Dziękuję i do widzenia. To dlaczego pan powiedział przed chwilą, że wystawił pan 10 minut temu, a teraz pan nagle zmienia śpiewkę, że pan nagle tej obrączki... No, coś pan kombinuje, coś pan ma za uszami, tak? Chwila. Jak zmieniam śpiewkę? Pan powiedział, że wystawił ogłoszenie 10-15 minut temu, z tego co pamiętam. Po dziewiątej dzisiaj było. O, dzisiaj po dziewiątej, a dziwnym trafem ja wczoraj w tym samej lokalizacji zgubiłem obrączkę i nagle jak się pan znalazł, moim zdaniem pan wystawił to ogłoszenie, żeby mieć alibi, że pan sobie przywłaszczy. Że pan chciał oddać. Proszę pana. Ale pan sobie jaja robi. Gdybym ja chciał ją przywłaszczyć, to nie wstawiałbym żadnego ogłoszenia ani nic. Przytulam obrączkę i w porządku. No jaki pan jest śmieszny. Proszę pana. Takie bzdury pan opowiada, że szok. Chcę odkupić swoją obrączkę za pieniądze, to jeszcze pan kombinuje. To nie łatwiej na przykład sprzedać za 100-200 zł? Proszę pana, jeśli pan ją zgubił wczoraj, to tak? Ja panu mówię, że to nie jest pańska obrączka, bo ja ją znalazłem wcześniej, no i koniec tematu, no. To poproszę dowód, dlatego, od pana dowód, że pan znalazł wcześniej, a nie 15 minut temu pan wystawił ogłoszenie. Coś jest nie halo, tak? To znaczy, pan sugeruje co? Że ja miałem znaleźć obrączkę dzisiaj i od razu lecieć do telefonu i wstawiać ogłoszenie, tak? No tak, jeszcze widzę, że pan niezły rysunek sobie namalował na żółtej kartce. Obrączka. Napisał sobie pan zajebiście, że tak to nazwę. Szkoda, że to jest prawdopodobnie moja obrączka. A pan sobie namalował zajebisty rysunek. Super rysunek pan sobie narysował. Obrączka ołówkiem prawdopodobnie. Dla zmyłki jest ten rysunek, czy dlaczego? To znaczy pan sugeruje, że ja powinienem znaleźć obrączkę, sfotografować ją z każdej strony, wstawić zdjęcie i czekać na klienta, tak? Dokładnie, żeby być uczciwym. Właśnie o to chodzi, żeby być uczciwym, to napisałem karteczkę, obrączka i teraz dzwoni do mnie gość i mówi do mnie, że zgubił wczoraj obrączkę. No tak, no to... Ja mu mówię, chłopie, to nie jest twoja obrączka w takim razie, bo ja ją znalazłem wcześniej. No i dobrze. Koniec tematu. Dzwonił do pana. Pan tu nie rozumie. Dzwonił ktoś wcześniej do pana, podszywał się pode mnie? A skąd ja mam to wiedzieć? A, czyli pan, o, pan nawet nie wie co, to pan nie wie, czy do pana ktoś dzwonił w tej sprawie, tak? Nie, ja panu odpowiadam, jak pan mi zadaje pytanie, czy ktoś do pana dzwonił i podszywał się pode mnie, to ja mówię, skąd ja mam to wiedzieć? Krótkie pytanie, proszę pana, bo pan cały czas krążył wokół tego jeziora. Dzwonił ktoś pana w sprawie tej obrączki wcześniej, czy nie? Ale to jest moja sprawa. O, no i widzi pan, pan jest cały czas jakaś sprawa, pan jest jakiś tajemniczy? Śmierdzi mi tu na kilometr. No właśnie dlatego jestem tajemniczy, żeby oddać obrączkę właścicielowi. A co pan, jest jakiś Sherlock Holmes, czy co? Proszę pana, rozmawiamy jak ludzie, czy jak jacyś krętacze, tak? Nie, a w tym momencie, jak pan mi mówi, że zgubił pan wczoraj obrączkę, no to ja panu wyraźnie mówię, że to nie jest pańska obrączka, bo ja ją znalazłem wcześniej. No i koniec tematu, chłopie. Czego ty tu nie rozumiesz? Nie rozumiem. Jak ja ci mówię, podaj szczegóły, to ty, obrączka jak obrączka złota, no.
No a jak panu mam to wytłumaczyć? Proszę pana, ja tą obrączkę nie mam 20 lat przy sobie, tylko noszę ją, nie wiem, 6 miesięcy niecałe, a pan mi dokładnie każe opisać. Ja nie jestem jakiś tutaj człowiek, że ja panu dokładnie opiszę jeszcze w 3D jakieś konfiguracje. No złota, wyżłobienie i tak dalej. Mogę panu zdjęcie poszukać na telefonie i tyle, a pan mi jakieś każe dziwne rzeczy robić. W porządku, niech pan przyśle zdjęcie, no. Ale panu mówię, że to nie jest pański przedmiot, bo nie został znaleziony dziś ani wczoraj, no. Tak? To dlaczego pan nagle się tak zbulwersował i się uniósł i zaczął pan krzyczeć? Jak panu powiedziałem, złapałem panu na kłamstwie. Bo pan do mnie krzyczy i ja do pana krzyczę, bo pan mi wmawia, że to jest pański przedmiot, no. Nie, po prostu... Nie jest to pański przedmiot, bo nie został znaleziony ani dziś, ani wczoraj. Proszę pana, ja nie wiem, czy to jest mój przedmiot, czy nie, ale złapałem pana na kłamstwie i pan po prostu od tego... Na żadnym kłamstwie, to chłopie, to ja ciebie mogę złapać na kłamstwie, jak ty mi mówisz, że nie wiesz, jak twoja obrączka twoja wyglądała. Proszę pana, niech mi pan nie zarzuca, bo ja wiem, jak moja obrączka wyglądała, bo brałem ślub cywilny. Chwileczkę, a pan mi może zarzucać kłamstwo, tak? Nie, po prostu pan zmienia zeznania co chwilę, bo raz pan powiedział, że 15 minut temu pan wystawił, raz, że tam parę dni temu znalazł, czy tam... No. I o co ci chłopie chodzi? Kombinujesz pan... Do dzisiejszego wieczoru nie miałem czasu wystawić ogłoszenia, no i w porządku, no. Dobra, nie stracę, dam... Człowieku. Dobra, nie stracę, dam 200 zł. I chłopie, ja ci je nie oddam, bo to nie jest twój przedmiot, bo nie został znaleziony wczoraj, a nie dzisiaj, rozumiesz? No to słucham, to kiedy... Człowieku, to kiedy go znalazłeś? Ujawnij swoje personalia. Człowieku, jak ci mówię, że nie znalazłem jej ani dziś, i wczoraj, i koniec, no. No widzisz, jak ja bo z tobą nie będę... Mowę ci odjęło jak nagle, widzisz? Nie... Nagle ci mowę odjęło, jak powiedziałem ci o konkretne terminy, tak? Bo wiesz, że masz coś na sumieniu. Co, szedłeś i nagle... Szedłeś nagle i znalazłeś? Człowieku, też... No tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Szedłem i znalazłem. Wyobrażasz to sobie? Dobra, to powiedz mi szczerze, tak? Jak gadamy szczerze, to jak, w jaki sposób znalazłeś tą obrączkę, no? Słucham, jak na spowiedzi. No jak? Normalnie leżała na glebie, no. No na glebie, a ty ile masz lat? Co ty garbaty jesteś, że chodzisz z twarzą przy ziemi? Musiałeś albo z wykrywaczem metali chodzić, albo coś robiłeś przy tej ziemi. Wątpię, żebyś w tym wieku, że masz taki dobry wzrok, że dostrzegłeś złotą obrączkę, aż się świeciła i se postanowiłeś dobroczynnie oddać za darmo na Oliksie. Coś tu jest nie halo. Wiesz co ci powiem, chłopie? Słucham. Oprócz tego, że postanowiłem... Jak to ci powiedziałeś? No. Nie wiem, jak to przed chwilą powiedziałeś, ale wyobraź sobie, że idąc, spojrzałem w dół i tak kuźwa, pomyślałem sobie, mosiężna podkładka leży, ale kuźwa, tak mnie coś tknęło, krok dalej, mówię, a zobaczę, co to jest. A, i nagle to się okazało, że to jest prawdopodobnie moja obrączka, tak? Nie, już to nie jest twoja obrączka, bo ci mówię, że nie było to ani dziś, ani wczoraj, chłopie. Tak? Powiem panu tak. Mam do pana pretensje, i to całkiem niemałe, od razu zaznaczę. No. Jestem zbulwersowany tą całą sytuacją, bo podejrzewam, że to jest moja obrączka. Pan twierdzi, pan jest drugą stroną medalu, pan myśli, że to nie jest moja obrączka. Jestem zbulwersowany, niech pan się nie dziwi, że ja w tym momencie podnoszę głos i po prostu mam prawo być zdenerwowany, tym bardziej, że jest sobota, a ja zamiast sobie leżeć i chilloutować, to ja muszę rozmawiać z jakimś dziadem, tak? W tym momencie, chłopie, zaczynasz mnie obrażać. I w tym momencie kończę z tobą rozmowę. Nie, no przepraszam, może popłynąłem troszkę z tym dziadem, ale niech pan zrozumie moje jakby nerwy też, tak? Kurde, myślę, że ty po tym dziadzie się odpalić. Czekajcie, dzwonię z przeprosinami. Czekajcie, muszę się uspokoić. No. No, halo. No. No chciałem pana przeprosić. Chciałem pana przeprosić. Dziad się do ciebie odezwał. Chciałem przeprosić pana za tego dziada. Nie, ale słuchaj, człowieku. Już mało ważne, dziadu, nie dziadu, ja rozumiem twoje emocje. Rozumiem, zgubiłeś obrączkę, w porządku. Ale z tego, co mi powiedziałeś, to powiedziałeś, że zgubiłeś ją wczoraj. Ja ci wyraźnie mówię, że w takim razie, jeśli ją zgubiłeś wczoraj, to ja jej nie znalazłem ani wczoraj, ani dzisiaj. Aha. Rozumiesz? Trochę rozumiem. Ja ją znalazłem wcześniej.
E? No. Ojej, kochany, no i dlaczego ty się przedrażniasz, tak? No bo wie pan, no bo teraz się trochę już uspokoiłem i teraz, wie pan. Ale posłuchaj, człowieku, czy ty będziesz nerwowy, czy ty będziesz spokojny, mało ważne. Z tego, co mi powiedziałeś przed kilkoma minutami, zgubiłeś ją wczoraj i przez to dalsza rozmowa nie ma sensu. Aha, czyli po prostu mam się poddać, to nie jest moja obrączka i po prostu to jest wszystko moja wina. No, słuchaj, po tych słowach, jak mi powiedziałeś, że zgubiłeś ją wczoraj, no to tak, to nie jest twoja obrączka, bo ja ją znalazłem wcześniej, no czego ty tu nie rozumiesz? Nie wiem, bo jestem sfrustrowany i jestem załamany tą samą sytuacją, tak? No i w porządku, ja też bym był. Ja też bym był, ale musi się z tym pogodzić, że to nie jest twoja obrączka, no. Ciężko mi się z tym pogodzić, bo jak moja żona odkryje, że ja nie mam obrączki, to mam za przeproszenie przyjebane na całej linii, tak? No, ja to wszystko rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, ale właśnie o to chodzi. Szukam właściciela tej obrączki, a po tych słowach, po których od ciebie usłyszałem, stwierdzam, że nie jesteś tym właścicielem, no. Dobra, trudno. Ja myślę, że jestem, ale trudno. Zróbmy tak. Ja odkupuję tą obrączkę za 500 zł. Ale chłopie, ja ci jej nie sprzedam i za 10 tysięcy, gdyby była warta. No ale bo już cię rozkminiłem, że to nie jest twoja obrączka, skoro ją wczoraj zgubiłeś. Rozumiesz to czy nie? Ale mimo wszystko chcę ją odkupić i nawet sobie ją wezmę. Nie! Jak nie? Mimo wszystko, to możesz sobie pójść do sklepu i kupić następną. Nie. A ty nie odkupisz, bo to nie jest twoje, no rozumiesz? Nie, ale chcę, bo pan sobie zarobi, a ja też wyjdę z twarzą, tak? Ale nie! Ja nie chcę nic zarabiać, ja ją oddam za darmo, ale właścicielowi. A w tym momencie, po tej krótkiej rozmowie, jak rozmawiamy, nie jesteś właścicielem. No rozumiesz to czy nie? No to rozumiem wszystko, ale mimo wszystko ja chcę zapłacić. No i w porządku. Ja chcę zapłacić. Ale mnie pieniądze nie interesują, rozumiesz? No to co? Mnie interesuje odnalezienie prawowitego, czy nie wiem jakiego słowa użyć, właściciela. A po tym, co rozmawiamy, nie jesteś właścicielem, no i koniec tematu, no. Nie, ja, 10 złotych. Może być dobre, jakby za chwilę do niego zadzwonić jeszcze na koniec i powiedzieć, że jednak znalazłeś, ja była na drugiej ręce. Jestem zdruzgotany z tą sytuacją. Jesteś zdruzgotany i zasięg tracisz, bo... Jestem zdruzgotany tą sytuacją, bo nie spodziewałem się, że to nie jest moja. I wie pan. Ostro pana pojechało. W porządku, ja rozumiem. Dobra, emocjami, nie? No tak. Też się wkurzyłem, rozłączyłem rozmowę, no ale emocje można opanować. No i człowieku, ty mi krzyczysz, że ja chcę zarobić, znaczy nie, ja chcę ją oddać, ale może się osoba znajdzie, no. No dobra, no to, no nie wiem, 900 zł nawet. Czy ty słyszałeś przed chwilą to, ja by cię powiedziałem? No tak, ja rozumiem to wszystko, ale te pieniądze wchodzą w grę, tak? Nie wchodzą żadne pieniądze, bo ja ci już powtarzam, nie wiem, chyba trzeci, a może czwarty raz, że ja nie chcę za nią żadnych pieniędzy. Ale po tej krótkiej rozmowie, no nie jest już teraz taka krótka, stwierdziłem, że nie jesteś właścicielem, no i koniec tematu, no. No tak, tylko że ja nawet tak nie jestem, chociaż myślałem, że jestem, to chciałem i tak kupić, żeby mieć jakieś alibi. No to alibi są sobie znajdź w sklepie jubilerskim, no. Ja pierdzielę. To jest wszystko grubymi nićmi szyte. Ja nie wiem, jakimi to jest nićmi szyte. Nie Jak wiem. Jak ty to oceniasz? Dobra, nie będę pana męczył, proszę tylko, a mógłby pan wystawić mi zaświadczenie, na przykład na piśmie, że to nie jest moja obrączka? Wysłać pocztą, albo nawet... No i jaja sobie człowiek robi. Teraz mówię szczerze, bo żeby na przykład pan w tym piśmie napisał, że ja się z panem kontaktowałem w sprawie tej obrączki i wie pan, jeżeli mieć jakieś... Ja nie wiem.
ewentualnie podpiszę sobie w książce telefonie, znaczy w telefonie podpiszę sobie twój numer, że gość walczył nie swoją obrączkę, no. Ale nie, żeby zaświadczenie na piśmie, żeby pan wystawił. Jeszcze to. No to... Człowieku. Ale dobra, to z ciekawości zapytam, po co ci to zaświadczenie? Znaczy, na jakiej podstawie ja mam to zaświadczenie wystawiać? No bo chcę, bo jak już zgubiłem i na przykład to nie jest, nie jest moja, no to na przykład chcę, żebym na przykład żonie pokazał, że próbowałem znaleźć, żeby nie mówiła, że olamy sprawę, a że pan wystawił mi zaświadczenie, że kontaktowałem się, próbowałem odzyskać obrączkę, o. Możesz podać żonie swój, znaczy nie swój, tylko ten numer telefonu i poświadczę, że tak. Jak masz na imię? Adrian. Adrian? No, Adrian, ale urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, czyta się Adrian, a no ale Adrian. Dobrze, w porządku, no. Dlatego się powiem, że Adrian ze mną rozmawiał, no, okej. Okay. W razie co, tak? Żeby nie było, że wie pan. Tak, okej. Okay. No to okej, tylko mówię panu, no. Jeszcze raz pana, przepraszam, że pana nazywałem dziadem, ale emocje mi poniosły. No i mam nadzieję, że tam że to znajdzie się winowajca całego zamieszania. Bo... Nie wiem, czy się znajdzie, czy nie się znajdzie. Dobra, dobranoc, miłego. Nie, chyba, że jeszcze mam do pana prośbę jedną, czy mógłby pan po prostu, jakbym podał panu żonę do telefonu, czy by pan był skłonny jej powiedzieć to, czy nie? Myślę, że wystarczająco będzie, jak pan jej to powie. Ale właśnie, żeby mieć jakieś alibi, tak jak pan mówiłem, tak? Czy raczej nie? Jeśli nie, no to nie. No ale mogę podać. No nie wiem, halo? Kur... Po sygnale nagraj wiadomość. Kurde, chciałem połączyć go z kobietą, żeby się tłumaczył. Ale się nie udało. Ale ogólnie spoko telefonik, podobał mi się. Gościu się wkurwił, ja go podkręciłem. Szkoda, że się nie udało, że się rozłączy, bo... Poczekajcie, bo tu jakaś chyba walka leci kolejna. Czy wiesz co, jest... Co wy myślicie? Patrz, dzwonię i na przykład byle co gadał. Wiesz, stan techniczny tych doniczek, przepustowość... Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie doniczek sadzonek z Olixa. Tak, tak. Chciałbym jakby dowiedzieć się o stan techniczny tych doniczek, tak? Czy one są w dobrym stanie, czy jakby bardziej takie, nie wiem, no używane, w gorszym stanie? Jak to wygląda sprawa? No nie, no używane są, nie? Są takie, wie pan, jak tam się kupowało jakieś kwiecie, takie inne rzeczy wyciągane, nie? Są tam dziury? No nie, są tam... Tak, to są te dziurki takie, nie? To są te czarne, wie pan, takie jak mówię, jak tam sadzonki robią jakieś, nie? A są tam dziury, na przykład otwory na jakieś tam, że tak to nazwę, odpływ wody i tak dalej? Tak, tak, no od spodu są te otwory, nie? Ile pan tych doniczek posiada? Wie pan, co bym się tam policzył, bo tam są różne, takie kwadratowe, i dużo okrągłe, i małe, nie? To jest takie, co się tam kupywało, zawsze się odkładało i to teraz zawadza, nie? A powie mi pan tak, a dlaczego pan je w ogóle oddaje za darmo? No, może mi pan zapłacić, nie ma problemu. Ale nie, powie pan tak szczerze, a czemu pan je oddaje za darmo? No, a to mam je wyrzucić? Lepiej je oddać komuś. Nie, no bo tak się zastanawiam, no bo to widzę, że na zdjęciach są dobre doniczki i dlatego chciałem ocenić, właśnie dlaczego pan je oddaje, czy to jest jakaś podpucha, czy wie pan? Nie, no wie pan, to powiem panu szczerze, nie orientowałem się nawet ile, że takie doniczki kosztują, czy ktoś sprzedaje, czy nie. Ale jak zawsze żeśmy kupywali tam jakieś kwiatki, czy jakieś takie tuje, czy coś, i to zostawało, odkładaliśmy i teraz chcę to oddać, nie? A powiem pan tak, czy na przykład mógłby pan je wysłać pocztą do mnie, żebym ja tam nie musiał jechać? No mogę, tylko musiałby pan jakieś tam za tą pocztę też wrócić, nie? Czy coś, nie? Za to pakowanie. A powiem pan tak, jakby pan je wysłał, nie wiem, w jakiejś kopercie, to pan by wysłał je w jakiejś kopercie bąbelkowej, czy jakiś karton, czy jak to wyglądała przesyłka? No nie, wie pan, to musi być karton, bo tam, mówię, tam 30 doniczek jest, to musi być karton jakiś. No. A powie pan tak... A skąd pan jest w ogóle? Mikierzewo. A, to nie, to...
Nic nie było, ja tu tutaj jeżdżę po okolicach gdzieś tam, myślałem, że pan gdzieś do okolicy tam jest. Dobra, powiem panu szczerze. Ja chcę kupić te doniczki do uprawy konopi. Wie pan, co znaczy konopia? No wiem, nie wiem. Jeśli o tę konopię chodzi. No właśnie. Ja chcę kupić w tym celu. Czy powiem pan tak, czy by się nadawały one? Bo ja tam trochę poczytałem i właśnie po zdjęciach widzę, żeby się nadawały, no ale nie wiem. A to znaczy, wie pan, to ja nie wiem, to co mówię, to tak jak pan mówi, są te czarne doniczki takie, to jeśli kupywał tam jakieś sadzonki, nie, to... To naprawdę nie wiem. Powiem pan tak, czy jakbym zarezerwował u pana dzisiaj, to czy by pan był skłonny wysłać je w jak najszybszym tempie, w stylu na przykład w poniedziałek rano, przed 10:00 pan by poszedł i je wysłał? Wie pan, to no, nie bardzo w poniedziałek, bo mówię, tam od rana siedzi do roboty, po południu bym to dopiero mógł wysłać. A powie pan tak, czy na przykład jakbym dopłacił panu nawet za te doniczki, nie wiem, nawet te 20 zł, czy na przykład, czy by pan, na przykład, nie wiem, że na przykład pan by jeszcze znalazł jakieś doniczki i by pan wysłał ich więcej, jeszcze większą ilość? No nie, no wie pan, no, bez przesady, nie będę szukał dla pana doniczek, nie? To co mam w domu, to mówię, mogę tam oddać, czy sprzedać za tą wysyłkę i tak dalej. A powie pan tak, jak na przykład, jakbym chciał te doniczki wziąć w trybie pilnym, że na przykład ja bym przyjechał nawet do pana odebrać osobiście? No może pan przyjechać sobie, nie? No. A powie pan, w jakich godzinach jutro byłby pan dostępny do odbioru? No wie pan co, nie wiem ile to jest tam kilometrów, panie Zodna, ale to by musiał pan na przykład mi zadzwonić, bo jutro to jestem też tak na wylocie trochę, nie? No to dobra, powiem panu tak. Rozkładam ręce, o. No, no niech się pan zastanowi spokojnie, to tam dopiero też wystawiłem, nie tego, nie mówię to. Powiem panu tak. Rozkładam ręce, wie pan co znaczy rozkładam ręce? No nie bardzo. Że będę się zastanawiał jeszcze. No i dobrze, no i się pan zastanowi, nie ma problemu. Nie? No, ja bym dopiero wystawiłem. Nie ma problemu, ale problem jest we mnie. Że po prostu ja na przykład z panem rozmawiam teraz, ale na przykład nie wiem, o czym my rozmawiamy, tak? Bo po prostu mnie głowę mi upośledziło. Aha, no to dobra, do widzenia. No, to dobranoc. Nie wiedziałem, o czym gadać, widzicie? Bo mówię, że będę dzwonił na pierwsze lepsze ogłoszenie na Olixa, tylko co można o doniczce gadać, dlatego mówię, że tak, to jest fajne, ale ciężko to zrobić. Nie? To nie jest fake. Lody, patrzcie, lody ekipy, papierek za 80 zł. Mam papierek do polegnarnych lodach ekipy od najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Stan bardzo dobry. Kurwa, stan bardzo dobry, loda w papierku? Ty kurwa idiotko, pierdolona. Nie chcę się przeklinać, widzowie, ale jakim trzeba być pierdolonym debilem, żeby papierek... Dobry wieczór. O, tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiem pani tak, ma pani jeszcze dostępny ten lody ekip opakowanie? Tak, oczywiście. I powiem pani tak, czy to jest to, co... Ten papierek po lodzie, co pani wystawiła, to jest prawdziwy, czy to jest jakiś, że pani to wydrukowała i pani to sprzedaje, czy to jest oryginalny taki ze sklepu? No ze sklepu kupiony. A można wydrukować? Znaczy nie wiem, bo właśnie tak niektórzy, żeby właśnie coś zarobić, to drukują, żeby oszukać, wie pani, dlatego się pytam. Tak nie, 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 normalne kupione ze sklepu. A, to powiem pytanie tak, bo żeby zweryfikować tylko, czy to właśnie było, w jakim, mniej więcej w jakim sklepie to było kupione? No tutaj, na Pomorzu. Okej. Okay. Powiem pani tak, no bo to jest 80 zł pani wystawiła, tak? Tak, tak. Powiem pani tak, a czy... A pan skąd dzwoni? Chodzi pani o miejscowość dokładnie, czy... Nie, miejscowość starczy mi. Ale, ale pani się pyta dlatego, że chodzi o wysyłkę czy odbiór osobisty, tak? Tak. Znaczy, bo ja do pani akurat mam blisko, tak? Także nie ma problemu. Wie pani, gdzie Wicko? Wicko? Tak. Tak, wiem. No to właśnie okolice Wicko, więc nawet może być odbiór osobisty, tylko chciałbym wiedzieć, czy to nie jest jakieś, wie pani, oszustwo. No to przyjedzie pan, zobaczy i wtedy pan będzie wiedział, czy pan wierzy, czy pan nie wierzy.
A, no okej. Okay. No, ale lepiej, nie? W każdym razie pani ma to, tak? Tak, na stan dzisiejszy mam. Dobrze. Powiem pani tak, bo pani w ogłoszeniu wystawiła 80 zł. Tak. Ja powiem tak, czy jest szansa jakaś tam, żeby niższą cenę u pani załatwić? No możemy się dogadać, co pan proponuje. No nie wiem, no bo to nie jest lód, tak? Tylko papierek. No to 50 zł. No dobrze. Pasuje pani? Oczywiście. Tak? Na 100%? Żeby nie było tak, że... Na przykład, nie, bo... nie ma problemu. Na przykład... A chce pan z lodem? A ma pani takie dostępne? Oczywiście. Naprawdę? Z gotowym lodem? Znaczy, no oczywiście. W sensie, takie jak je sprzedają? Hermetycznie zamkniętym. Hermetycznie zamkniętym. To chciałbym, ale... Panie, no, pani... ale musiałby pani jutro przyjechać. To wtedy jaka... Bo ja mam bardzo dużo telefonów. To wtedy jaka cena jest za taki lód? 60 zł. Za jednego loda, tak? Tak. A 5 sztuk na przykład jakbym chciał? Nie rozumiem, jak 5 sztuk? 5 lodów takich, jakby... Nie mam, mam tylko jedną sztukę. Aha. No dobrze, a jakbym chciał papierek plus loda, to ile razem będzie? Jak papierek plus loda? Przecież lód jest w papierku. Ale tu pani sprzedaje sam papierek, nie? Tak. No to właśnie chciałbym ten papierek plus całego loda jeszcze. No to dobrze, no powiedzmy, że za 6 tych panu oddam, ale musi pan być jutro. Bo wie pan, mnie zaczynam denerwować te telefony. Ja wystawiłam i tam go ludzie dzwonią. Bo niektórzy... Dlatego chcę się po prostu pozbyć, nie? Bo niektórzy jaja sobie robią pewnie. No wie pan, ja już sama nie wiem. Nie odbieram w ogóle telefonów zastrzeżonych. A. Nie? Ja odzew jest bardzo duży, nie? Mhm. Także... A wie pani co? Ja się zażałowałam z jednej strony. Wie pani co? Powiem tak, że pani niech się nie dziwi, że do pani dzwonią ludzie, skoro pani sprzedaje papierek za 80 zł. Po prostu wstyd, moim zdaniem wstyd by było, że pani jakieś papierki wciskała dzieciakom za 80 zł, by się pani wstydziła. Ja nawet tego nie chcę kupić od pani, tylko dzwonię, żeby po prostu to pani powiedzieć w oczy. Pani, wstyd jest, że pani jakieś lody ekipy dla dzieci za 80 zł sprzedaje. Wstyd i hańba. Do czego to doszło w tej Polsce? No, a sprzedają za jeszcze droższe ceny? To jest, proszę pana, biznes. Wstyd. Papierek dzieciakom wciska za 80 zł. Wstyd. Ale ja nie wciskam, proszę pana. Wstyd, ja nie proszę wciskam. Panią. Wstyd i hańba, że ludzie posuwają się do takich rzeczy. Ale ja nie wciskam. No jak wstyd. Ktoś się daje nabrać, no to już nie moja wina. O, daje się nabrać. Sami pani się przyznała, że pani się daje nabrać dzieciakom, biednym, nie zarabiają na życie. No lody można za różne rzeczy sprzedawać. Wstyd jest mi, że dorosła kobieta jak pani, bo słyszę, pani z dorosłą kobietą sprzedaje dzieciakom lody ekipy jakimś youtuberom za 80 zł. Wstyd i hańba. I powinna pani przeprosić to, za to, że takie pani gówno wystawia. Widzowie, ale mnie wkurwiło teraz to ty. Naprawdę, ale powiem wam szczerze, dawno mnie takie coś nie wkurwiło jak teraz. Powiem, nie widzowie, nie że ja XD, tylko naprawdę. Dawno mnie coś takiego nie wkurwiło. Bo ja wiem, że ona chciała sprzedać loda plus papierek i chciała sama zjeść loda i papierek. Patrzcie, ona, widzowie, to nie jest fake. To jest papierek od lodach ekipy za 80 zł. Dla mnie... Proszę pana, ja sobie nie życzę, żeby... Ja po trzech piwach pijany jestem, pamiętajcie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię do pana z pretensjami i to całkiem niemałymi. O, teraz przesadziłem, przepraszam, ale naprawdę dzwonię do pana z pretensjami. No bo powiem panu szczerze, że pana numer mi się wyświetla nie od dziś dzień, tak? Już to dziś tydzień czasu trwa. Dlatego chciałem wyjaśnić, czy to jest pana numer, czy do pana należy ten numer telefonu i w ogóle. Nie rozumiem pytania. Nie wiem, czemu ma się wyświetlać mój numer i komu. No właśnie, już panu tłumaczę. Ten numer, na który teraz dzwonię, wyświetla mi się o późnych godzinach nocnych. Druga, trzecia w nocy, tak? No to mało prawdopodobne, bo ja wtedy śpię. Proszę pana. Ja nie dzwonię. Ale proszę pana, mi nie chodzi o... Pan mnie rozumie, co ja mówię? Ja nie pytam się, czy pan dzwoni, czy nie. Tylko mówię, że ten numer mi się wyświetla, ja na niego tylko odzwaniam. I chciałem się dowiedzieć, czy to jest, nie wiem, czy pan specjalnie, czy na przykład pan przez przypadek, czy jakiś wirus w telefonie, o to mi bardziej chodzi. No to raczej jakiś wirus w telefonie, bo ja żadnych połączeń rano nie mam i, że tak powiem, no na pewno nie dzwonię do nikogo po nocy, bo ja jestem normalny, nie? Mhm. Za przeproszeniem, ile pan ma lat? 36. Mhm. No to powiem panu tak, no ja, ten numer nawet nie należy do mnie, tylko dla mojego ojca, tak? Więc mój ojciec jest osobą starszą, to bardziej nęka pan mojego ojca niż mnie.
Dlatego ja dzwonię, żeby się dopytać, tak? Mhm. Zaraz dam ojca do telefonu i pan jemu będzie się tłumaczył, bo ja mówię, ja nie wiem, jak to wygląda sprawa, wiem, że ten numer się wyświetla. Patrzyłem na... Halo. Halo. No halo. No słyszy mnie pan? No teraz słyszę. No halo, słucham pana. No to ja pana słucham. No to pan do mnie dzwoni. Ja do pana nie dzwonię, to pan do mnie dzwoni teraz. Nie spodziewałem, bo odebrałem pana połączenie. Kiedy? No teraz pan do mnie dzwoni, co pan chce? Nic od pana nie chce. No to po co pan dzwoni? Po co pan... No widzi pan. Przed chwilą pan gadał, że pan nie wie, o co chodzi, a jak dałem ojca do telefonu, no to nagle pan... już struga głupa, tak? No pan tu chyba robi żarty. To może pan wytłumaczyć tę sytuację, czy nie? No nie mogę wytłumaczyć, bo ja nie dzwonię w ogóle telefonem żadnym, po nocach nigdzie nie dzwonię, no. No tak? No to... Mało prawdopodobne, żeby no to dlaczego? To dlaczego, jak mój ojciec odbiera, to pan mówi nagle, że nie wie, o co chodzi? No to ja się mam tłumaczyć, jak ja do nikogo nie dzwonię, co pan chce ode mnie? No żeby pan po prostu wytłumaczył, że pan albo dzwoni, albo nie dzwoni, albo to jak cokolwiek, no a pan nic właśnie nie potrafi wydusić siebie. Ja nie dzwonię do nikogo w nocy. No dobra, to co, mam mamę do telefonu podać, bo widzę, że z ojcem pan nie chce rozmawiać. No ale po co pan ma kogokolwiek? A nie może pan przekazać, że ja do nikogo nie dzwonię? Po prostu, żeby pan miał jaja, żeby pan miał jaja i powiedział. Halo, przepraszam, że mój numer się wyświetla i tak dalej, to pan nie wie, no. Nie wiem właśnie, o co chodzi. No ale co ja mam przepraszać za coś, czego ja nie robię? No co pan ode mnie chce? Tak są. Halo. Halo. No tak? Wyświetla się panu mój numer czasami? Wyświetla się. No a jak to możliwe, jak ja do pana nie dzwonię? Kto dzwoni? Nie będę się przedstawiał, bo jest RODO. Aha, jest RODO. To dobranoc. Dobra. O, widzi pan? No i pan ma tyle do powiedzenia, że za każdym razem to samo. Nie potrafi pan normalnie odpowiedzieć. Dlaczego? Już kończymy tą rozmowę. No nie, no to się pytam, bo ja mam, jak pan nie wie, że mogę dać mamę do telefonu, bo pan za każdym razem, nie, pan mowę odbiera, jak daje ojca do telefonu. To kogo mam dać? Mamę? Nikogo ma pan nie dawać, ja panu mówię, że ja do pana nie dzwonię z mojego numeru, ale, bo... Ale rozumie pan, że pana numer się wyświetla, Johan, i tylko i tyle? O to chodzi? Zadzwoń do kogoś, no właśnie nie rozumiem. No to jak mam to inaczej? No to jak mam inaczej wytłumaczyć? No to niech pan zrobi zrzut ekranu z moim numerem, że się wyświetliłem kiedyś tam nie wiadomo kiedy. Ale to nawet ojciec potwierdził panu, a pan dalej brwnie, że nie. Wie pan to, bo ja nie mam czasu z panem rozmawiać. Ja nie dzwonię do nikogo i mój numer nie może się wyświetlać. No dobra, to ja dam mamę do telefonu i pan się będzie tłumaczył. ale z tym chłopem idealnie się połączyło, z tym, co losowy numer wziąłem i pan numer mi się wyświetla. Halo, słucham. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Ulana na siebie. 5 zł. Banknot 50 zł. Pozdrawiam. To aktualne. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego właśnie pan między innymi wystawił banknot 50 zł za 70 zł. Między innymi dlatego, że no w sumie można za 60, no upartego zależy jak kto woli. No. Jest to taki numer seryjny dość no rzadki, nie? Taki numer powtarzalny się, nie? Wie pan, ale... co chodzi, że są takie... Ale chodzi mi... Dobra, ale co jest rzadki numer seryjny? Jak rzadki, jak to jest BA9885400? Jaki to jest numer rzadki niby? No w taki sposób, że no te numery są... rzadkie? Chodzi o to, że... No rzadko taki spotykany, taki pełny numerek, jakby lekko powtarzalny, nie? Ale jak powtarzalny, jak tu jest 9885400? To przecież tu jest wszystkie inne cyfry.
No tak, ale właśnie o to chodzi, że niektórzy numizmatycy też kupują takie numery seryjne, nie? No to dobra. To ile jest warty ten tak naprawdę, szczerze, tak? Już między nami. To zależy od numizmatyka tak naprawdę, nie? Według bankowości banknot 50 zł jest warty 50 zł, a no. Według numizmatyka może być warty 55 albo 60, 70, zależy. No dobra, powiem panu tak. Ja oferuję za ten banknot, żeby... No tak uczciwie, tak? Oferuję panu no 40 zł. No nie, no tak to nie, proszę pana. Nie, no szczerze mówię tak, nie? Żeby nie było, że wie pan, że... Serio, płacę 40 zł dzisiaj? Nie, może być wysyłka, mogę za wysyłkę jeszcze zapłacić czy coś, ale 40 zł oferuję za niego. No wie pan, 40 zł za banknot 50-złotowy to nie do końca. Ale... To jest moja cena, tak? Pan chce 80, ja chcę 40 zł. A ja powiem, nie chcę 80, tylko 70. Chyba, że nie usłyszałem, to przepraszam. 70, no. No, to no mówię, no 40 zł to tak nie do końca. Tak jak mówiłem, z bankowości ten banknot jest właśnie 50 zł. Inaczej, to inaczej. Oferuję panu za ten banknot 40 zł i nie zgłaszam sprawy na policję. A czemu na policję? Za próbę wyłudzenia pieniędzy. To nie jest próba wyłudzenia pieniędzy, proszę pana. A co to jest? No, numizmatycy kupują takie rzeczy. Tak samo jakbym wystawił monetę z... chociażby, nie pamiętam roku, ale mały nakład monet się też sprzedaje. Dobra. Bo... Nie no, bo jeżeli ja rozmawiam z numizmatykiem i pan mówi, że to jest przestępstwo, to bardzo przepraszam, ale nie wiedziałem. Ostatni raz. Proponuję za ten banknot, tak? Proponuję za niego ostateczna moja cena, 50 zł. No. No tak, no, proponuję 50 zł. No dobra. Więcej, powiem panu szczerze, więcej nie dam. 5 dych mogę dać. I plus wysyłka, tak? Tak, 50 zł plus wysyłka. Dobra, no co, no niech będzie, ja mi to tam wie pan. Tylko mówię, no bo jakby nie wiedziałem, że to jest niby próba wyłudzenia, nie? Nie próba wyłudzenia, tylko po prostu mogę dać 50 zł i tyle, no. No dobra, no to nie wiem, mogę się jeszcze do pana odezwać później, czy nie bardzo? Znaczy, no może pan, tylko ja mówię, że ja chciałbym, żeby już mieć potwierdzone, bo chciałbym to nabyć, ale za 50 zł więcej nie dam. Dobra, to powiedzmy, że dzisiaj nie wiem. Inaczej, jeżeli jutro, mogę tu najwyżej jutro wysłać, nie? Najwyżej jutro się zgadamy na elicie czy coś. Pasuje pan, czy też... Nie, no pasuje, nie ma problemu, ale mówię, że żebyśmy się teraz dogadali, bo ja rozmowę całą nagrywam w razie co, żeby było dogadane. 50 za 50 oferuję i żeby tyle wyszła wysyłka. No, z wysyłką 58 będzie, tak? Nie, nie, ja dam 50 zł plus wysyłkę, czyli może być 58. A, no to tak, no to 58, bo to za pośrednictwo Malika, chyba, że chce pan zapłacić... Nie, może być prywatnie, ale 50, nie. Ale nie dam więcej niż 50 zł, czyli 50 zł plus wysyłka. No tak, znaczy zależy, jaką pan weźmie wysyłkę, nie? To też tak powiem. Zależy, jaką wysyłkę. Obojętnie, koperta jakaś tam nieważne. Impostem, nie impostem. Nieważne, czy impost, kurier, po prostu wysyłka, nie wiem, może być nawet zwykła koperta A4, priorytet polecony, nie wiem. No dobra, no to mówię, no to niech pan do mnie napisze na Elixie czy coś i się ugadamy, nie? I to tam bez problemu. Może być, nie ma problemu. No mówię, ja nie wiedziałem, że to jest przestępstwo też, nie? Nie wiem. Znaczy, bo ja wiem tyle, że są kolekcjonerzy, którzy za numery inne seryjne dają więcej, nie? Więc, no, nie wiem, ja po prostu widzę papierek, ile jest warty, tyle daję, tak? 50 zł, więcej nie dam.
No, no to mówię, no, jeżeli pan chce 50 zł za 50 zł, to nie będę musiał opłacać na konto, nie? Mówię, mi to nie robi różnicy. Tak, tak. Ale wie pan, inaczej bym pana i tak na policję podał, więc lepiej za 50 zł sprzedać i mieć spokój. Ale nie, no mówię, dużo rzeczy czytam na ten temat i wie pan, różne takie monety idą po 700 zł, nie? Aha. I to mówię ręką na sercu. No tak, ale wie pan, no ale lepiej sprzedać i mieć spokój niż jakieś tam kombinacje, tak? Nie, no tylko mówię, bo... Powiem szczerze, lekko się wystraszyłem, jak pan mi powiedział, że można to zgłosić na policję, bo mówię, ludzie też takie rzeczy sprzedają po 700 zł. Myślałem, że jako kolekcjonerskie mogę to tak sprzedać. Jeżeli nie mogę, to też przepraszam, bo jakby nie mam zamiaru mieć problemów. Myślałem, że tak mogę, ale no dobra. Mówię, ja mogę to sprzedać za 50 zł, bo w sumie myślałem tylko nad tym, że ktoś, jakiś kolekcjoner chciał czy nie chciał, to już jego dola, nie? Bo ja za dwa dni i tak chciałem jechać płacić pieniądze na konto i jakbym ten, to tyle, nie? A tak no to mówię, najwyżej panu jutro wyślę, tak nie plus minus, jak nie to w niedzielę. No dobra, no rozumiem. Toczką na tym i tyle, nie? No mówię, to dla mnie tylko tyle, że chciałem wpłacić na konto pieniądze, czy tam i tyle, nie? Wie pan, co chodzi. No dobra, a powie mi pan, czy może pan te 50 zł do mnie na konto przelewem wysłać? Wie pan co, na koncie mam 44 zł aktualnie, więc do nie do końca. A, dobra, rozumiem. No dobra, no to umówmy się pocztowo bardziej. Dobra, mówię, nie? To tam już zależy, jaką pan wysyłkę chce, nie? Bo mówię, jak chce pan, to może zrobić przelew, ale wtedy będzie chyba 62, nie? No bo wysyłka 12 przy 13 tak, zł, nie chcę tam, nie? I jutro bym to wysłał najwyżej. Dobra, no okej, okay, no nie ma problemu, to ja jutro jeszcze do pana przedzwonię, jak wstanę. No dobra, nie ma problemu, nie? Dobra, to dziękuję za rozmowę. A mam jeszcze pytanie, czy po prostu mogę teraz usunąć to ogłoszenie, żeby inni do mnie nie pisali na ten temat, czy... Może pan usunąć, ja jestem zdecydowany. Dobra, to nie ma problemu, to do jutra. Do jutra. Ty, ciekawe, czy usunie ten chłop ogłoszenie, poczekajcie. Zostawię sobie, tu będę odświeżał. Poczekaj, ta. Czekajcie chwilę. Ty usunął. Ty, ja nie wiem o co chodzi o tych za bardzo. To. Ja muszę fachową nazwę. Kurwa. Tak, słucham. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie butli gazowej. Tak, słucham pana. Powiem pan tak, ma pan puste butle, czy pełne? Czy tylko pełne, albo tylko puste? Jak to wygląda? Mam taką i taką. Powiem pan tak, czy jak ma pan jakąś jakby pustą tą butlę, czy mógłby pan ją napełnić, ale metanem na przykład? No nie, nie, nie. To mam po prostu tylko propan buta. A. Ale no dobra, no to rozumiem, tylko że nawet za większą dopłatą na przykład, ma pan jakieś tam kontakty? Wie pan co, no musiałbym ewentualnie jutro zadzwonić, czy oni takim czymś dysponują. Wie pan w ogóle, co to jest metan? No wiem. Że siada pan dupą i pierdzi i napełnia pan butle. No tak. No to nie mógłby pan na przykład, byśmy się tak mówili, że nawet panu bym dał zaliczkę tam z 50 zł czy 100, jakby pan nie myślał, że to są żarty, że pan miał zaliczkę i na przykład, przez tydzień, dwa tygodnie, jakby pan cały czas, nie chciał jakieś gazy oddawać, no to pan by robił przysiad na tą butlę, tak? Tak. No jest taka szansa, czy raczej nie? Nie, proszę pana, ja się tylko tym zajmuję, propanem, butanem. No ale wie pan też, żeby, bo wiem, że to śmiesznie brzmi, tak? No, ale jakby zaliczkę pan dostał, to też by pan pomyślał, że to nie są raczej żarty, tak? No niestety nie będę się czymś takim zajmował, ja nie wiem, czy coś, ktoś takiego gdzieś ma tutaj, żeby takie coś napełniać. To mówię, nie, że to mówię, że to można przez maksymalnie tydzień, dwa to samemu napełnić, nie? Jakby po prostu pan oddawał gazy do tej butli.
No nie, nie, czymś takim się nie zajmuję. Aha, no niestety. Proszę? Mówię, nie, no niestety, tak, bo szukam po ogłoszeniach i nikt się tym nie zajmuje. No nie, chyba nie. A może zna pan kogoś tam u siebie w okolicach, który takie przysiady by robił? No niestety nie znam. No dobra, to miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Może jeszcze, próbujemy wizowie jeszcze jedną butlę? Może by ktoś zrobił przysiad, co? By ją nagazował. On jest z Płocka. Tutaj musi być gdzieś blisko, to będzie gdzieś... Tu będzie gdzieś, poczekaj, tu gdzie? Nowe... Nie, tu gdzie? Stara Biała. O. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię z Olixa. Słucham. Ogłoszenie jeszcze jest aktualne? A nie wiem, o jakim ogłoszeniu pan mówi. Odnajdę każdy przedmiot, zagubiona obrączka, cały kraj. Słucham. Proszę mi powiedzieć tak, czy miałby pan czas, znaczy powiem pan jak wygląda sytuacja. Wie pan gdzie jest Stara Biała? Tak. Zgubiłem tam obrączkę na boisku piłkarskim i powiem mi pan, czy byłby pan w stanie odnaleźć, albo nawet jak kiedy nie odnaleźć... Kiedy pan ją zgubił? Słucham? Kiedy pan ją zgubił? Dzisiaj. Dzisiaj? Mhm. Jest taka możliwość, że nie wiem, ktoś wiedział, że pan zgubi tą obrączkę tam? Nie, 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 na pewno nie. Bo ja dopiero teraz się zorientowałem. Mhm. To jest boisko, boisko do gry w piłkę, tak? Tak, do nożnej, no. Do nożnej. I co, i tam mamy trawę w tej chwili? Tam jest trawa, tak. Taka słaba, bo po zimie. Taka nawet nie zarośnięta dobrze. Mhm. Jeżeli jest na tym boisku, to jestem w stanie znaleźć naprawdę praktycznie w 100%, tak? No. Tylko czy ona na pewno panu zginęła na tym boisku? Jest pan pewien, że tam zginęła, czy zginęła panu? Jestem prawie pewien, że tam, bo nigdy dzisiaj nie byłem, a tam aktywność miałem fizyczną z kolegą, więc raczej tam. I we dwoje tam byliście, tak? Tak. I chodzi mi o to, czy na wstępie... nie, czy pan w ogóle by się podjął tego? Tak, bo odnajduję, przeważnie odnajduję obrączki bądź pierścionki w wodzie na lądzie, tak, ale tutaj nie ma pan pewności, że na tym boisku pan ją zgubił. No to tak. Jest w tej chwili na razie domniemywanie, że może być na boisku, ona mogła być zgubiona powiedzmy całkowicie w innym miejscu, więc... Możemy się podjąć, mogę jej poszukać, ale nie ma pewności, że ona była na boisku, bo nie wiem, mógł pan myć ręce gdzieś, przechodząc gdzieś ją zgubić w ogóle w innej lokalizacji, w ogóle w innym czasie niż pan myśli. Raczej na boisku, tak, no nie jestem aż pewien tak bardzo, ale raczej na boisku, no bo pamiętam, że jeszcze jak tam wchodziliśmy, to jeszcze ją miałem na pewno. Mhm. No, ale zacznijmy może od tego, ile taka usługa by kosztowała, żeby ja tutaj panu czasu nie zaplątał. Proszę pana, myślę, że do 250 zł. Ile? Do 250 zł. Ale za znalezienie, czy za próbę? Za znalezienie. A za próbę? No za samo przyjechanie, tak, no to koszty paliwa, jeżeli się nie uda. Nie uda odnaleźć około tam 70 zł, tak? A. No to... Jeżeli jest na boisku, to się uda, tak? No chyba, że to jest takie boisko, jakieś profesjonalne, czy... No takie nie, no takie wioskowe bardziej. Wioskowe, tak. No. I kiedy pan chciał to szukać? No nie wiem, no dzisiaj? No jak najszybciej. Nie, jest jeszcze późno, mamy godzinę 22, tak? Ja mam jak coś tam, ja mam psa husky, w razie co. Ale to nie wiem, że będzie nam pomagał, czy to? Znaczy, no nie wiem, właśnie tak się pytam, bo ja się nie znam na tych sprawach. No i jeżeli pan chce, to albo jutro, albo dzisiaj możemy to jeszcze zrobić, tylko tak, no to jest właścicielem tego wojska, żebyśmy tam nie zostali sam pan wyrzuceni, albo... Nie, nie, no wyrzuceni raczej nie, tylko chciałem wiedzieć, czy to jest bardziej jakby, no nie wiem,
Bo to będą, nie wiem, pan będzie miał wykrywać metali, czy jak to będzie wyglądało? Tak, tak, tak. Wykrywasz metali i ja, korzystając ze swojego doświadczenia, jestem w stanie tą obrączkę znaleźć, tak? Bo tam może być 1000 innych sygnałów, na pewno będzie tam bardzo dużo sygnałów. A pan będzie to nagrywał na YouTube'a? Nie. Aha. A co, chciałby pan to nagrać? No właśnie nie wiem, a pan by chciał? No nie, raczej nie. Dobra. A jaką pan ma skuteczność wykrywania takich rzeczy? Jeżeli przedmiot jest w tym miejscu, w którym dostaje wiadomość, że tam jest, no to prawie 100%, tak? A. Tak jest 100%, jeżeli ta obrączka tam jest, bo tak jak mówię, mogłem ją zgubić całkowicie w innej lokalizacji i w innym miejscu. A. No dobra. Więc decyzja należy do pana, czy tam, powiem panu tak. Muszę się z tym przespać. Jutro, jak będzie widno, to sam poszukam. Na razie. Bo 250 zł mi na razie jest szkoda, a może znajdę sam, a jak nie, no to będę dzwonił do pana. Dobrze. No powinien, jeżeli nie ma piachu, jeżeli nie była tam gdzieś zakopana, to powinna leżeć na wierzchu, więc powinien pan ją znaleźć bez problemu wzrokiem, tak? Gdyby tam się okazało, że była wdeptana, lub jej nie widać, no to wtedy wykrywasz, tak? No dobra, no to można tak zrobić, no. Ważne jest też, pan komu zleca taką ustawą. To musi być osoba, która jest skuteczna, tak? A nie niektóra przyjdzie i chyba nie znajdzie. No rozumiem, no. Okej. Okay. Dobrze, proszę się z tym przesłać, poszukać sobie jutro poszukać tych za własną rękę, jeżeli się panu nie uda. XDDDD. 5 zł. Machon, zobacz na Insta Esmeraldy Godlewskiej. Nie pożałujesz, dodane, że zmarła. Poza tym boiskiem i wykluczyć wszystkie powiedzmy lokalizacje inne niż boisko, tak? Jeżeli dostanie pan tylko boisko, no to powinna być na boisku. Tak? Dobra. Będzie miał pan jakieś... Ale, że a może tutaj też, a może tutaj, to... Dobra! Okej. Okay. Dobra. Do usłyszenia. Kurwa, nie chciałem się z nim gadać, był taki trochę przymulony. Czy do negocjacji? Ty, ale w ogóle serio. Tak, słucham. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie jajek. A, tak, to moje ogłoszenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem mi pan tak, ma pan jeszcze jakby te wszystkie, bo tu jest sztuk, ile tam jest? 30, 15, tak? 16, bo jeszcze jedną znalazłem, no. Ja, ale powiem pan tak, to są normalnie z zabawkami, czy są puste jaja? Nie, no oczywiście są zabawkami nieodpieczętowanymi, tyle tylko, że czekolady nie ma, nie? Aha, no to proszę powiedzieć jeszcze tak, no to skąd na przykład, chodzi mi o to, żeby wszystko było legalnie. Skąd pan je ma? Z czekolady, czy po prostu skąd je pan ma? No tak, oczywiście, no z czekoladek. Ale właśnie dlaczego... Tylko zostały, bo nie było komu tego, bo dzieciaki zjadły czekoladę, a nie było komu tego, jak to mówią, składać. Tym bardziej, że one nie napiskały i tak zostały. Ale właśnie to jest podejrzane, że właśnie, bo dzieci najbardziej te kupują jajka po zabawki, właśnie to jest podejrzane, no, że mimo wszystko, nie, że... Wie pan, nie, bo to jest prawda, tylko wie pan co, to trzeba tak przekonać, bo to jest tak, że chcę i tego tylko, co trzeba samemu składać, a jak to mówię, jestem mało manualny, rozumie pan? No tak, a no. A to są małe części, no, chodzi o to, żeby przekonać, czekoladę zjadły, a jajka, no z niej to tak się z roka zbierało. Ale powiem pan tak, te jajka to jest jakaś seria, na przykład jakaś bajka, seria, czy są takie totalnie byle jakie? Totalnie różne. No mówię, z rok czasu. Aha. A to nie jest tak na przykład, że te zabawki są jakby przez dzieci odrzucone, bo na przykład były brzydkie albo coś takiego? Nie, absolutnie nie, są nieodpowiednio częstowane, to pan sobie na miejscu sprawdzi. A, no nie, no dobra, rozumiem, nie ma problemu.
To dobra, możemy się mylić. Ile pan chce za wszystkie, za całe 15 jaj? Ile tam chciałem, 30 zł? No to tyle, no. A powie mi pan tak, no wie, to trochę głupie pytanie, ale powie mi pan tak, czy zgodziłby się pan, że zamiast gotówki, na przykład ja bym panu dał za to litr wódki? Czyli na przykład litr wódki kosztuje jakieś, no więcej niż 30 zł, tak? Bo to jest jeszcze bocian litrowy. Taka jaka to wódka jest? Bocian. Ale to dziwna wódka, no nie słyszałem o takiej. Dobra, jak pan nie słyszał, znaczy to już jest bardzo długo w Polsce, ale jak pan nie zna bociana, to nie wiem, może być żubrówka litrowa, bo nam zostało dużo tego z wesela. A, z wesela, ale z akcyzą jest? Tak, nieotwarta, spokojnie, mogę panu wysłać na zdjęcia, zostało nam chyba z 20 butelek litrowych. No to pan wyśle zdjęcie, no i może się dogadamy. Ale to jak zmiana, to 3 razy pół litra. 3 razy pół litrowe? Mhm. To będzie 1,5 litra, tak? Mhm. A na przykład mogą być 2 razy litr, czyli 2 butelki po litrze? No właściwie mogą być. Bo to nawet pan wie... To jest ryzykowne dla mnie, bo ja nie wiem, co tam jest w środku. Ale proszę pana, jak pan nie wierzy, to ja mogę przy panu butelkę odpieczętować z tego, jak to się nazywa? Aha. No rozumiem. Zabezpieczenia mogę panu nawet kieliszka z panem wypić, jak pan nie wierzy. No nie, no w takim razie, no to będę wierzył, oczywiście. No to może tak być. No dobra, no to może być, jutro są święta. Jutro pan przyjmuje? Ale no, to już tak po śniadaniu. Pan skąd z Warszawy? Tak, no. To umówmy się tak, że pan zadzwoni koło 12, między 12 a 13 się umówimy. No dobra, może być. Ale ja przyjeżdżam do pana, wypijemy po kielichu dla testu, żeby pan nie wierzył, że to jest jakiś z mojej butelki, czyli wezmę dobra. 3. I pan zobaczy te jajka, że są nieruszone i że są... zabawki jak najbardziej nieskładane i w ogóle nie były otwierane. No nie ma problemu. No, dobra, to ja czekam na telefon między 12 a 13 jutro. No dobra, ja jak coś to przyjadę rowerem, nie? Żeby nie było. Ale pan skąd jest? Z Warszawy, a skąd? Z Targówka. O, to kawał drogi, bo to dla Ursynów. Ursynów? No to dobra, to rowerem nie przyjadę raczej, ale nie wiem, podjadę tam z siostrą. No dobrze, oczywiście, to dobrze, to ja koło 12 czekam na telefon, czyli pan do mnie dzwonił. No tak, ale mogę w razie co, jak na miejscu te wszystkie jajka otworzyć, zobacz jak one wyglądają w środku? Tak, jak najbardziej. Dobra. Ej, skąd już to? Powiedziałem, kurwa, wbiegałaś! Bez dyskusji, nie wybrał ryja! To jest mój dom! Ty nie masz żony, słynny zona, kurwa! Dobra, jestem. Słyszy mnie pan teraz? Ulane na siebie. No. Dobra. Teraz słyszy. Dobra, to jutro przezwonię do pana. Po południu. No i mówię, jak pan chce, może być żubrówka, jak nie, to może być bocian, jak pan nie słyszał, ale bocian to raczej lepsza wódka jest, bo taka droższa po prostu, nie? Pan mówił 2-litrowe, tak? To jedną taką. No może być, czyli jedna żubrówka, jeden bocian, tak? Dobra. I ja czekam koło 12 na telefon, tak? No, nawet po 12. Po kościele, no, dobrze. No właśnie. No dobra. Dobrze. No dobra. No, to dzięki za telefon i czego... Czy, ale nie miałby pan więcej zamiast 15 sztuk? Na przykład, żeby jeszcze pan... Nie, no nie, no bo skąd? No to tyle zostało i nieotwartych. Ale... I nie chciałem tego wyrzucać. Ale nie ma pan na przykład... Nie ma pan na przykład jeszcze czegoś do wymiany? Bo nam naprawdę zostało z 20 butelek. Więc, no nie wiem, takie szukam na Oliksie, tak różne rzeczy, no nie wiem, może jakiś pan telefon ma stary do wymiany, albo, no nie wiem. Nie, no niestety, tylko te jajka niespodzianki. A jakieś na przykład konfitury, dżemy, miód, takie rzeczy? Nie, takie rzeczy całą spożywam. Kurczę, no bo właśnie tak, te jajka dobrze mi się trafiły, ale oprócz tego coś jeszcze bym powymieniał. Mhm, no niestety. No kurczę, no to nie wiem, no. A może paliwo, benzynę, ropę, też takie rzeczy? Nie, niestety. Też nie, dobra. No to po południu jutro zadzwonię. No, czekam na telefon. Mówię, od 12 można śmiało dzwonić. Po 12? No tak. A, no dobra, no. To zadzwonię jutro. No to dziękuję. I do jutra. No, wesołych świąt.
No wzajemnie, dziękuję. Dobranoc. Ty, dobra, to jaja. Ty, ale ciekawe, nie, że jaja ktoś sobie takie sprzedaje za 2 litry wódki. O, to jeszcze może... Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dodzwoniłem się w sprawie lodów ekipy Coral. Tak. Pani jest sprzedającą? Tak. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego aż cena wywoławcza jest 40 zł za papierek. A to rozmawiamy teraz o cenie, czy o tym, czy chce go pan kupić? Chcę go kupić, ale czemu tak drogo? Są jeszcze droższe. Proszę panią, my nie gadamy teraz o papierkach droższych, tylko o konkretnej cenie 40 zł, tak? Dlatego jestem zainteresowany, bez miary tanio, ale dlaczego tak drogo? Dlatego, że taką cenę ustaliłam. Jest ona do delikatnej negocjacji, jeśli jesteś zainteresowany. Powiem pani tak, moim zdaniem to jest cena w miarę okej, ale jest trochę za drogo. 30 zł to myślę, że było okej, bo to jest tylko papierek, to nie jest jakaś rzecz namacalna, tak? To nie jest lód do zjedzenia. No to zjedzenia nie jest, ale pomacać można. No tak, ale już tak bez żartów, powie pani szczerze, 3 dychy może być? No zapytam, a skąd pan jest? Chodzi o co, miejscowość dokładną, czy... Tak, No bo to zależy, gdzie go mam, czy wysłać, czy przywieźć, dlatego pytam. Nie no, raczej wysyłka, ja tam mam niedaleko w sumie do pani, ale chyba lepiej wysyłka. Czyli skąd? Chodzi o miejscowość? No tak. Parczówek. No to niedaleko mnie. No niedaleko. Mogę podrzucić. Za darmo? No w cenie tej, która jest wystawiona. Czyli 4 dychy i możemy brać, tak? Bo to w sumie dla mojego brata. No tak. No dobra, to bym wziął. Tylko tak, to dzisiaj może być? No dzisiaj to już raczej nie, ale proszę wysłać adres, jutro się możemy dzwonić i mogę panu podwieźć. To jutro może być, nie wiem, o 6? Może być, akurat będę jechała do pracy, to nie ma sprawy. To proszę przesłać adres. O 6 rano, tak? Tak. Aha. Jak pan chce o 6, może być o 6, nie ma problemu. Aha. No dobra, ale... Ale jednak nie chcę. No to nie. No to... Albo dobra, jednak chcę. Tylko, że... trochę później, bo nie wiem, o której wrócę do domu. O 5? Może być nawet o 3. Nie, no tak koło 5. Myślę, że adres to podjadę i cię znajdę. Przecież żaden to problem. Że co? Jaki adres? No to uważasz, że stanę przy znaku parczówek i będę czekać? A nie rozumiem, o co chodzi teraz, że co? No, że adres mam podać, czy co? Przepiń sobie rozmowę, to będziesz wiedział, o czym mówimy. No ja chcę adres podać, ale o 5, nie o 6. Dobrze, bez różnicy. Słyszę, że pani coś kręci, tak? Czy pani sprzedaje te papierki, czy nie? Bo nie wiem, pani się już gubi powoli w zeznaniach. Sprzedaje pani konkretnie, albo nie? Jeszcze nic nie zeznawałam. Tak? To czemu pani mi grozi, że pani mnie znajdzie? Ja rozmowy nagrywam, ja mam nagraną i w tej chwili mogę udać się na najbliższy komisariat... No dlatego powiedziałam, żeby sobie, proszę sobie odtworzyć. Proszę panią! Słyszę. Proszę panią, ja nagrywałem rozmowę i mogę w każdej chwili pójść na komisariat policji i donieść na panią, że pani groziła mi przed chwilą śmiercią, pani powiedziała, że mnie znajdzie. I proszę powiedzieć szczerze, czy pani to sprzedaje, czy pani grozi mi, że znajdzie, bo teraz już naprawdę się zaniepokoiłem. A kto mówił o śmierci? No nie wiem, ja mam nagrane rozmowy, mogę pani otworzyć, jak pani nie wierzy. I pani powiedziała... To poproszę o odtworzenie. I pani powiedziała, że mnie znajdzie. No to poproszę o odtworzenie. No to jak, żeby otworzyć pani, to muszę się rozłączyć i zadzwonić jeszcze raz. Poproszę się... Okej, to czekam. I co, mam do pani dzwonić, tak? Kurde, i teraz nie mogę tego otworzyć, abym zadzwonił i otworzy. Kurwa, ma ktoś szota? Kurwa, nie chce mi się czekać, nie?
Ja. No nie. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dodzwoniłem się w sprawie lodów ekipy Coral. Tak. Pani jest sprzedającą? Tak. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego aż cena wywoławcza jest 40 zł za papierek. A to rozmawiamy teraz o cenie, czy o tym, czy chce go pan kupić? Chcę go kupić, ale czemu tak drogo? Są jeszcze droższe. Proszę pani, my nie gadamy teraz o papierkach droższych, tylko o konkretnej cenie 40 zł, tak? Dlatego jestem zainteresowany, bez miary tanio, ale dlaczego tak drogo? Dlatego, że taką cenę ustaliłam. Jest ona do delikatnej negocjacji, jeśli jesteś zainteresowany. Powiem pani tak, moim zdaniem to jest cena w miarę okej, ale jest trochę za drogo. 30 zł to myślę, że było okej, bo to jest tylko papierek, to nie jest jakaś rzecz namacalna, tak? To nie jest lód do zjedzenia. No do zjedzenia nie jest, ale pomacać można. No tak, ale już tak bez żartów, powie pani szczerze, 3 dychy może być? No zapytam, a skąd pan jest? Chodzi o co? Miejscowość dokładną, czy... Tak, No bo to zależy, gdzie go mam, czy wysłać, czy przywieźć, dlatego pytam. Nie no, raczej wysyłka, ja tam mam niedaleko w sumie do pani, ale chyba lepiej wysyłka. Czyli skąd? Chodzi o miejscowość? No tak. Parczówek. No to niedaleko mnie. No niedaleko. Mogę podrzucić. Za darmo? No w cenie tej, która jest wystawiona. Czyli 4 dychy i możemy brać, tak? Bo to w sumie dla mojego brata. No tak. No dobra, to bym wziął. Tylko tak, to dzisiaj może być? No dzisiaj to już raczej nie, ale proszę wysłać adres, jutro się możemy dzwonić i mogę panu podwieźć. To jutro może być, nie wiem, o 6? Może być, akurat będę jechała do pracy, to nie ma sprawy. To proszę przesłać adres. O 6 rano, tak? Tak. Aha. Jak pan chce o 6, może być o 6, nie ma problemu. Aha. No dobra, ale jednak nie chcę. No to nie. No to... Albo dobra, jednak chcę, tylko że trochę później, bo nie wiem, o której wrócę do domu. O 5? Może być nawet o 3. Nie, no tak koło 5. Wyślę, że adres, to podjadę i cię znajdę, przecież żaden to problem. Że co, jaki adres? No, to uważasz, że stanę przy znaku parczówek i będę czekać? A nie rozumiem, o co chodzi teraz, że co? No, że adres mam podać, czy co? Przepiń sobie rozmowę, to będziesz wiedział, o czym mówimy. No, ja chcę adres podać, ale o 5, nie o 6. Dobrze, że mi bez różnicy. Słyszę, że pani coś kręci, tak? Czy pani sprzedaje te papierki, czy nie? Bo nie wiem, pani się już gubi powoli w zeznaniach. Sprzedaje pani konkretnie, albo nie? Jeszcze nic nie zeznawałam. Tak? To czemu pani mi grozi, że pani mnie znajdzie? Ja rozmowy nagrywam, ja mam nagraną i w tej chwili mogę udać się na najbliższy komisariat. No dlatego powiedziałam, żeby sobie, proszę sobie odtworzyć. Proszę panią! Słyszę. Proszę panią, ja nagrywałem rozmowę i mogę w każdej chwili pójść na komisariat policji i donieść na panią, że pani groziła mi przed chwilą śmiercią, pani powiedziała, że mnie znajdzie. I proszę powiedzieć szczerze, czy pani to sprzedaje, czy pani grozi mi, że znajdzie, bo teraz już naprawdę się zaniepokoiłem. A kto mówił o śmierci? No nie wiem, ja mam nagrane rozmowy, mogę pani otworzyć, jak pani nie wierzy. I pani powiedziała... To poproszę o odtworzenie. I pani powiedziała, że mnie znajdzie. No to poproszę o odtworzenie. No to jak, żeby otworzyć pani, to muszę się rozłączyć i zadzwonić jeszcze raz. Poproszę się... Okej, to czekam. I co, mam do pani odzwonić, tak? Kurde, i teraz nie mogę tego otworzyć, abym zadzwonił i jej otworzy. Kurwa, ma ktoś szota? Kurwa, nie chce mi się czekać, nie?
Ja. No nie wiem, chuje. Już ich ja gnoję ostro teraz. No zobaczcie, operator kamerzysty, zala. Jest afirmacja? Dzwon po kozę. O, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie płyty kamerzysta afirmacja. Tak, aktualne. Proszę mi powiedzieć tak, to jest płyta, która, nie wiem, była używana, odbiera wszystko jak należnie, sprawdzał pan może? Tak, wszystko działa, w samochodzie używałem, tak. Powiem pan tak, z jakiego powodu pan sprzedaje płytę? A, wybywam się kolekcję po prostu. Aha, dobra, 25 zł pan za nią chce? Tak, tak, tyle co było na Aliksie. No to ja powiem tak, proponuję panu 12,50, czyli połowę tej ceny, za to, że jest afera z kamerzystą, bo podobno tam kogoś wykorzystywał, jakiegoś niepełnosprawnego chłopaka. I ja bym chciał, żeby pan obniżył połowę ceny. Słuchamy jeszcze raz. To tym bardziej za taką osobę kontrowersyjną, to tym bardziej cena płyty powinna pójść w górę, a nie w dół. A, że w górę pójdzie, tak? No nie wiem, mam nadzieję, także cena jest sztywna. Nie, ja proponuję połowę ceny, tak? W związku z aferą. Nie, bez szans. A nawet te 5 zł opuścić? Te dwie dyszki? No. A po skąd jest? Soli czy spoza? No nie, no wysyłka. No to właśnie jeszcze musiałbym dać koszty wysyłki. No dobra, no ale jest afera, tak? No i co w związku z tym? No i chyba... Za dwie dychy mogę opuścić. A wysyłka ile będzie kosztować? Przysyłka myślę, że około 7-8 zł kosztuje, bo to jest... A można... To nie jest tak. To nie jest kartka papieru, że masz 2 gramy, tylko to jest już po prostu plastik, no, żeby był, to masz na pewno więcej. A można PayPalem zapłacić za płytkę? Tak, przelewem po prostu, szybki przelew i nie, jak będzie kartka... Nie, PayPalem. Nie, ja tylko przelewę. Szybki przelew. Aha. Szybki przelew, jak jest kasa na koncie, to od razu pewno piszę, wiadomo, że jest na koncie i wysyłam. A jest na tej piosence ta piosenka kamerzysty, ekipa, coś takiego? Nie, ekipa nie. Ha. A to kamerzysta śpiewa, czy operator kamerzysty? Kamerzysta. A. No dobra. A jak on ma na imię? Przypomnij mi pan. Łukasz Wawrzynek. A. Ile on ma lat? A nie wiem, nie mam pojęcia. No. Bo to jest płyta nie dla mnie, tylko dla mojego syna, więc wie pan, ja się nie znam na tym. No, rozumiem. A może pan podać kamerzystę do telefonu na chwilę? Nie wiem. Słucham? Może pan na chwilę kamerzystę do telefonu podać? Nie mogę, dziękuję, do widzenia. Czekajcie. Zadzwonimy po jeszcze jedną. Macie pomysł, widzowie, na płytę kamerzysty? Bo jak świeże półeczki dzisiaj wystawiają po aferze. Ogłoszenia. W sprawie sofy? Tak, sofa dwuosobowa rozkładana. Tak, proszę. Proszę mi powiedzieć tak, bo to jest za darmo, czy to jest jakaś podpucha, czy jakieś tam pieniążki trzeba przygotować? Nie, to jest do oddania, bo rodzice robią remont i po prostu chcą się mebli, które tam mają, po prostu, że tak powiem, pozbyć, bo będą wszystko tam sobie wymieniać. Tak, zależy im po prostu na czasie, nie? Tak, rozumiem. Bo już zaczynają, nie? Tak, rozumiem. No, dlatego tam. Proszę mi powiedzieć, bo ja mam jakieś, tam do pani mam jakieś blisko w miarę z 20 km, czy ja bym na przykład mógł przyjechać, żeby przed znaczy ja bym chciał przyjechać obejrzeć, czy nie byłoby problemu? Myślę, że nie będzie problemu, ja bym tylko po prostu panu podesłała numer tam do rodziców, bo ja mieszkam, że tak powiem, w innym miejscu, ja tylko wystawiałam na ogłoszenie, nie? Także ja bym tam podała numer, to wtedy by tam się pan z tatą skontaktował i się po prostu dogadał tam, w który dzień podjechać, czy coś takiego. No tak. Tylko właśnie chodzi mi bardziej o to, czy ja na przykład jakbym przyjechał obejrzeć, czy ja bym mógł na przykład przetestować, na przykład się tam położyć na nim, na tym łóżku, na przykład, nie wiem, przespać się z 2 godziny. To jest
już musiałby pan z drogi Dawid rozmawiać na taki temat. Nie, czy, czy udzielą. No ale no. Wie, wie pani, bo to nie, dlatego się pytam, bo niektóre łóżka, wie, nie, dla mnie jestem wymagający i niektóre są dla mnie wygodne, dla niektórych te, niektórych nie, a ja na przykład szybko usypiam, no i wie pani, nawet jak on się położy tam na tą godzinkę, pół godziny, żeby zobaczyć po prostu jak się leży, śpi. No, no, rozumiem. No myślę, że będzie panu pasowało, no to już jak tam pan uważa. Ja mówię, mogę podać numer do taty i po prostu się tam pan będzie dogadywał, żeby sobie przyjechać, zobaczyć ewentualnie i jak będzie pan chciał, no to wziąć, jak nie, no to, to pan zrezygnuje. No tak, no to może, możemy tak zrobić. O! Czyli mam wysłać numer, tak? Na ten, co pan teraz dzwoni, to podesłać numer po prostu do kontaktu. No, bym poprosił. Dobra, w porządku, to ja zaraz podeślę numer. Dobrze, dziękuję. No, dziękuję, do widzenia. Wojtas! Zaraz, to jest najlepszy telefon grubego. Chodzi o markę ciuchów, nazywa się Zara. I to jest taki głupi telefon, ale on zawsze wychodzi, patrzcie. Bo już nie było go z 2 miesiące. To jest na przykład taka sukienka, a może być nawet, no nie wiem, może, no sukienka może być, nie? I se dzwonisz, się pytasz, jaka jest marka firmy. To jest ogólnie Zara. Ale wiadomo, to jest bezbecja i mówi się Zara, czyli to jest Zara, to ja poczekam, wiecie o co chodzi. No, to jest firmowy telefon grubego, ja to zrobię dla was. Albo dla z dedykacją dla grubego na to zrobię. Tylko tutaj widzę, że numerów nie chcę podawać, bo Zara. Zara sukienka rozmiar 3. Numer w telefonu nie podałem, widzowie. Kurtka Zara, 109 zł. O, jest! Właściciel, dzwonię. Widzowie, jest akcja bezbecja. Nawet powiedział akcja bezbek. Zara! A bez zazdrości. Rozrzucił komornika, ale to nie rozrzucił komornika. Normalnie kurtka Zara rozmiar 38. Ale mi się siku chce, widzowie. Róbcie siku za mnie. Tak, słucham? Dobry wieczór, dzwonię z sprawy ogłoszenia. 5 zł. Machon te papierki tak? Na Allegro chodzą... Przede wszystkim powiedzieć tak. Kurtka Zara, rozmiar 38. Tak. To pan sprzedaje? Tak. Chciałem się dowiedzieć, jaki to jest marka tej kurtki. No właśnie Zara. A, no dobra, to ja poczekam. Nie, no, kurtka Zara, z firmy Zara. No to właśnie nie, no to sprawdzi pan jaka firma, ja poczekam. A ja mówię panu właśnie, że to jest firma Zara, ta kurtka. No właśnie, no to pójdzie pan sprawdzić firmę, ja poczekam, ja się nie rozłączam. O, Machon będzie dzisiaj killer? Pozdrawiam widzów. No nie wiem, no... Ale... Czarny grubas. Ja panu tłumaczę, no firma... Poczekaj, chwilę, ja podejdę do okna, bo słabo słyszę, dobrze? To auto albo zabawki analne. Poczekaj chwilę. O. Dobrze, powiem pan tak, no jestem zainteresowany kurtką, tylko powiem pan jaka to jest firma i czy wysyłka wchodzi w grę. Tak, ta firma, znaczy kurtka z firmy Zara ona pochodzi, była kupiona w sklepie Zara. A. I ta firma się nazywa Zara. Rozumiem, tak, tylko powiem pan... Ja, kurczę, inaczej. Ja poczekam, tylko niech pan powie, jak firma tej kurtki, po prostu z jakiej firmy jest kurtka, o tak o. No to pan tłumaczy, firma, z której pochodzi kurtka, to nazywa się Zara właśnie. No ja poczekam, tylko pan sprawdzi po prostu, nie wiem, nawet weźmie na metce, pan zobaczy. No to właśnie na metce tak jest napisane, Z-A-R-A. A, że firma jest taka. Tak, tak. A, no to trzeba było mówić od razu. Ja, no mówię, ale pan mi każe sprawdzać. A, tu myślałem, że wie pan. A, mm-hmm. No dobra. 100 zł? Rejona jest wystawiona? 109. 109, no za stówkę mogę zrobić. Za stówkę może być? Tak, może. No dobrze, no to mi ogólnie pasuje ta cena. Wysyłka też wchodzi w grę, tak? Tak, jak najbardziej. Okej, okay, super, bo to już ten model szukałem od jakiegoś dłuższego czasu, tak? Ale, ale powiem panu jeszcze tylko, że dla pewności
Połączę pana z moim jakby kuzynem, bo to jest dla niego, żeby muszę mu odkupić idealną. Ja po prostu połączę pana z moim kuzynem, żebyście się dogadali, ja na przelew z góry panu mogę zrobić, żeby nie było, tak? Że pan sobie nie myślał. Ale nie musi pan przelewać, ja panu sobie wyślę za pobranie. Niech pan mi da swoje dane do wysyłki. Aha, no ale w sumie nie wiem, czy już wybrałem numer? Halo. O. Tak, halo? Słucham. Tak, słucham. Witam, dzwoni pan do mnie. No nie, do pana kuzyn, czy nie wiem, ktoś tam połączy mnie z panem, bo jakąś kurtkę czy żary kupić ode mnie. Ja od pana? Nie, pana nie wiem, ktoś tam z rodziny, no. Mówi, że przełączy na pana numer. Nie, nie, nic takiego. Ale dobrze. No chodzi o Zarę, tak? Kurtka, Zara? Tak. Tak. Tak, jest pan coś takiego. No to proszę rozmawiać. Ale ja nie potrzebuję żadnej kurtki, więc nie wiem, o co chodzi. Jak pan chce kupić, bo mam po dziecku jakąś, no to okej, okay, a jeśli nie, to ja nic nie chciałem kupić. No to dziwne, bo przed chwilą gadałem z chłopem, co mówi, że połączy mnie z panem, że ma kurtkę do sprzedania. To ja nie wiem, o co. No dobra, to może zrobimy tak. Ja może żonę podam do telefonu i ona najwyżej, ona z panem się dogada w sprawie tego i tyle, no bo no nie wiem, no chyba... Okay. Chyba, że nie wiem, czy źle numer, czy coś, wie pan. Nie, może z żoną się szybciej. No, no, tym bardziej, że są święta, wie pan, jak jest. Wiem, wie. To poczeka pan. Dobra. Ola, chodź na chwilę. Weź, no to zostaw, chodź, ja mam tutaj pana od tego. Dobra, już idzie. Dobrze. To zostaw, masz tu, weź. Weź, zostaw. Weź, no. Masz. Halo? Dzień dobry. Macie jakąś kurteczkę, nie wiem, o co tam mężowi chodziło dokładnie, bo się nie możemy dogadać, więc słucham panią. Jakaś kurteczka z Zary, tak? No i poczeka pani chwilę, bo coś zakłócenia były. Nie, bo tu nie było pana słychać w ogóle przez, nie wiem, chwilę. Dobra. Poczeka pani chwilę, chodź jeszcze raz, słychać wszystko. Pan cię słyszał normalnie. Jest, ona myśli, że ja sobie jaja robię. Tu poczta głosowa plus. O, teraz jakaś 6, poczta. 6, 3. To nie, poczekaj pan chwilę jeszcze, bo ja nie wiem, o co chodzi już. Dobra. Zaraz, na pewno, zaraz pan sobie na serio pomyśli, że to są jajca jakieś. To weź, poczekaj pan chwilę. To weź to zostaw, odłóż, przyjdź, pogadaj, jak nie wierzysz i tyle. Boże, no jest, zobacz. Przepraszam panu, że też jest ta druga, ale nie wiem, no bo robi ciasto i nie wierzy. To... Okay. Tak, proszę. Dzień dobry. Proszę pani wytłumaczyć, bo nie bardzo wiem, o co chodzi. Może dzwonić tutaj do mnie o kurtkę Zary. Ktoś... Pan do mnie dzwoni o co? Niech mi pan powie. Ja o nic nie dzwonię. To pani zadzwoniła do mnie. Czy mąż dzwonił na moją. No to nie, ja nie, to chyba przez pomyłkę, bo ja do nikogo nie dzwoniłam. Dobra. To pomyłka. I widzi pan? I pan znowu udaje, że pan nie wie, o co chodzi. Ja już sam wiem, o co chodzi. Słyszy pan, czy nie? Ja również nie. Więc dobra, nie przeciągajmy. Ale to ja nie rozumiem. To pan sprzedaje, czy nie? Bo jak ja daję kobietę do telefonu, to pan nagle nie wie, o co chodzi. Więc ja już... Pan z mojej mam kurtkę do sprzedania, więc ja nie wiem, o co panu chodzi do końca. Mam kurtkę do sprzedania z Zary, jedną, drugą, mam jakieś inne jeszcze kurtki po dziecku, więc jak pan mi wyjaśni do końca, o którą panu kurtkę chodzi, no to nie ma problemu, to możemy taka, się tak, pan chodzi o taką kremową, tak? I ja dalej nie rozumiem, dlaczego jak pan ze mną rozmawia normalnie, ale jak daje kobietę, to pan mówi, że nie wie, o co chodzi. Więc nie rozumiem, czy pan naprawdę to sprzedaje, czy pan sobie jaja robi, o tak o. Może będzie łatwiej. Żadnej kremowej kurtki nie mam z Zary, tylko mam granatową. No, znaczy granatową, przepraszam, granatową.
No to granatową kurtkę mam. No tak, tak. To, dlaczego jak ja to dlaczego jak ja podaję dziewczynę telefonu, to pan mu udaje, że nie wie, o co chodzi. Właśnie o to mi bardziej chodzi, że... No i później dziewczyna już drugi raz mi telefon daje, mówi, że chłop nie wie, o co chodzi. To właśnie nie wiem, czy pan... Bo pan nie sprecyzował tego. Pan nie sprecyzował, o co pan chodziło. Pan do mnie stwierdził, że ja chcę kupić kutkę. Nie, to pan chce kupić ode mnie, ja ją sprzedaję. No tak, tak. To jest ta drobna różnica. Tak. No, no to pan źle sobie słowił. No to o to tutaj chodzi. No tak. Ja się pan źle wysłowił, więc ja nie wiem, o co chodzi panu. No dobrze. Ja nie chcę kupić żadnej kutki, tylko pan chce kupić, tak? Chodzi, tak, o granatową. I o to chodzi od początku. No to kurtka 86 rozmiar, zarys, tak. Tak. Mam taką kurteczkę, tak. I właśnie ja chcę ją z dziewczyną kupić i tyle. I nic więcej, nie ma jakiegoś podstępu tutaj. Nie, nie ma żadnego podstępu, ale nawet jeśli chciałby pan kupić, to najwcześniej dopiero 12 mogę ją wysłać, bo mam, jestem na kwarantannie, a mam koronawirus. Ale... nie ma takiej możliwości, żeby wysłał panu wcześniej. Ale nie, pocztą może pan wysłać, nie ma problemu. Tak, ale mam to... kwarantannę, nie mogę wychodzić z domu, więc najwcześniej mogę cokolwiek wysłać, ale... 12. Ale do paczkomatu w razie co to też pan może wysłać, jak jeśli pan by mógł. Tak, ale rozumie pan, kwarantannę mam. Do 12 kwietnia. Ale to kurier może przyjechać do pana do domu. My za kurier zapłacimy panu. No okej, okay, ale jako kurier chciałby pan przyjmować paczkę od gościa, który ma COVID-a. Ja ale... mam w rodzinie impostów. I nie chcę odbierać takich paczek. Aha. No ale to przecież pan się nie... ma problemu po 12. Dobra, powiem tak. Powiem tak, dam dziewczynę ostatni raz do telefonu, albo się dogadacie, albo nie, bo też już powiem panu, że... Wiem, nie chcę się już rozmawiać. Dogadajcie się i tyle. Czy za miesiąc, czy za tydzień, nieważne. Dobra. Da pan żonę. Halo? Słucham. Witam. Więc jeśli chodzi o kurteczkę Zary 86, jest do sprzedania. Mam taką kurtkę. Najwcześniej mogę ją wysłać z 12, bo jestem na kwarantannie. Mam koronawirusa, więc nie mogę iść do żadnego paczkomatu, ale nie, ani też nie będę narażał żadnego kuriera na to, żeby się ktoś tam zaraził i tym podobne rzeczy. O to chodzi. Więc najwcześniej 12, możemy przed 12 porozmawiać, mogę wysłać ją w poniedziałek, wtedy jak mi się skończy kwarantanna. A to chyba jakaś pomyłka. Ja pierdolę. Ja pierdolę, pijany chłop, naprawdę. Nie wiem, z kim rozmawiam teraz? No to ja pytam, z kim rozmawiam. No bo mój kolega sprzedaje Zara, sukienka, bombka, złote kropki z paskiem na dupie. Czekajcie, idę, bo zaraz nie wytrzymam. Nie, nie dość, że ze śmiechu to się sika, Zara. Chłop dobrze podsumował w sumie. Czekajcie, widzę, ale muszę iść... muszę iść siku. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie butli. Słucham pana. Ma pan się dostępną? Tak. W jakiej to było kwocie? Bo tu mam parę ogłoszeń przed sobą. No ja nie wiem, bo ja już nie pamiętam. 20, 30, no, 30. No, coś takiego, 20-30 zł. Powiem pan tak. Zamieniłby pan butlę na butlę? Na przykład pan by mi dał tą butlę, a ja bym dał panu butlę na przykład 0,7 wódki. Nie rozumiem, bo... No? Pan chce butlę co? No to... Zamienić? To bo pan ma butlę na wymianę, nie? No ja mam małą butlę, proszę pana, 2-kilogramową. No, i na przykład pan by chciał butlę wymienić na butlę, czyli pan mi da tą butlę 2 kilogramy, a ja dam panu butlę, tak? Butlę 07, ale wódki. Aha, wódki. No, no. No, proszę pana, a kiedy pan chciałby to zrobić? No na przykład, nie wiem, w niedzielę? Czekamy niecierpliwie z całą rodziną. No może być, to skontaktuje się pan ze mną. Ale to, ale pasuje pan, tak? Żeby po prostu nie pieniędzmi, tylko no, ja... No. Tak, ale jakiej to jest 07, jakiej? Bocian Boży. A, Bocian, to? No tak, Bocian. Nam zostało z imprezy, więc mamy tu jeszcze te zaległych parę flaszek. No to może dwie flaszki, jak zaległe zostały. Chyba, że jedną wypijemy.
Możemy. A. Ha. No to wezmę ze sobą dwie, tam najwyżej tego. Wie pan. To niech pan. No to, to w takim razie w niedzielę o której godzinie pan zadzwonił? Chodzi o niedzielę? Tak. No to... Kropka, kropka. O której panu pokosuje? Po kościele? Zajebiste. Nie mam nic do powiedzenia. No ja do wysyłam, nie bo powiem. Chcę ciebie trochę wesprzeć, bo poprawiasz mi wieczór. Ja będę o 10, czy o 10, czy o 12, czy... No. Nie, tylko nie rano. No, o, no to nie, koło 13-14 w niedzielę pasuje? No bardzo proszę, to niech pan będzie uprzejmy zadzwonić i przyjedzie. Gdzie, skąd pan jest? Z Ostródy? Tak, no a pod, czy, znaczy w spodu Ostródy, ale tam rzut beretem. A, no to jak rzut beretem, no to dobrze. A powiem no pan tak, zadzwoni pan. Tylko powiem, no, powiem pan tak, bo słyszę, że pan się dusi, a na przykład chciałem właśnie, czy ja na przykład, nie wiem, będę mógł, jak przyjadę, to właśnie pana przetestować testem na COVID-a? Proszę pana, może pan przetestować, ja jestem po dwóch szczepieniach. A, no bo słyszałem, że pan chrząkał i wie pan... A ja zawsze chrząkę, bo proszę pana, ja już jestem w takim wieku, że żeby pan tylko doczekał takiego wieku. O, a za przeproszeniem ile pan ma lat? Proszę? Za przeproszeniem ile pan ma lat? 80. O kurczę, to jeszcze pan, jeszcze kielicha pan przechyli? No to musi pan mieć zdrowia koń. No, może jak konia, to nie ja, jak tur, tak. O, ja pierdzielę. No widzisz, chłopie. To zdradzi pan tajemnicę, jak dożyć 80... A powiem pan tak szczerze, tak się zapytam z ciekawości, tak. Bo żona mi nie wierzy, bo żona mówi, jak będziesz chlał piwsko, to mówisz, że 60 nie dożyjesz. A powie pan szczerze, pan chlał piwsko? Nie, proszę pana, ja mówiąc szczerze, jak pracowałem, a byłem bardzo zajęty, w związku z tym nie miałem nawet, proszę pana, kiedy, żeby wypić, no, bo musiałem być, jak to mówią, na chodzie, no. No tak, ale odmawiał pan sobie, na przykład tam w sobotę czy coś, z sąsiadem, albo wie pan? Nie, nie, ja proszę pana, do późno, jak to się mówi, starości nie mało piłem. A. Od czasu do czasu, wie pan, sobie pozwalałem. No. Ale teraz... Ja to no. Te uznaję jedną zasadę, że proszę pana, wszystko jest, jak to się mówi, dla ludzi, tylko w miarę. No tak, no. Kurde, ale... Ale jak ja będę miał 80 lat, chociaż pewnie nie dożyję, to chciałbym tak... To chciałbym się wódki napić jeszcze. Rano już, no to... To módl się! Ja pierdzielę. Ale właśnie myślałem, że pan jakiś sekret sprzeda mi. A proszę pana, a w ogóle czy sekret ktokolwiek ma na cokolwiek, niech mi pan powie. No kurczę, no. Nie wiem, no. Kiedyś była inna żywność, naturalne jedzenie, teraz wszystko przetworzone. A nie, no to nie rzecz naturalna, to nie wie pan o tym to nie mamy o czym mówić, bo to wie pan, ja jestem smakoszem kulinarnym, więc dla mnie jedzenie to jest, jak to się mówi, jak amen w pacierzu. Kurde. No dobra, no to... Wszystkim. No to... Smacznie, zdrowo, jak to mówią, tylko w miarę, nie przeżerać się, bo to jest niesamowita sprawa. Kurde. No nie no, podziwiam pana, naprawdę. No. Elegancko. Tu nie ma co podziwiać, tylko się wziąć za, jak to się mówi, na siebie. No tak, no. Kurde. No nie wiem, powiem panu tak, no mówię, ja bym nawet jutro mógł przyjechać, ale ja teraz Bronxa sobie piję, to nie przyjadę. No, ale w niedzielę. Ja napiszę do pana SMS-a. Do pana SMS-a. Niech pan nie pisze SMS-a, niech pan nie pisze, bo ja nie lubię odczytywać. A, dobra. Muszę się zwracać do żony, żeby mnie żona, a ja nie chcę tajemnicy zdradzać. A, dobra. Dobra, ja pana numer sobie zapisuję tutaj. I zadzwonię do pana jutro, dobra? Dobrze. Po której tak mniej więcej, żebym był przygotowany na rozmowę? No nie wiem, tak niech ma spokojnie, to pod wieczór se zadzwonię. Dobra. Zadzwoni pan, tak po 19. Dobra, to jesteśmy umówieni. Chyba, że będzie mecz, to po 19. Nie, proszę pana, meczu jeszcze nie ma, ale tu jest gala sportu walki, nie wiem czy pan zna KSW. Tak. No, ale ja tam brutalnych sportów nie oglądam, wie pan? A. Bo to po prostu jest
chamstwo w moim przekonaniu. Robienie tam jeden do drugiego i wali się. Ale wie pan, sporty walki to też jest samoobrona. Trzeba umieć obronić kobietę i tak dalej. A ta, o, to proszę pana, to, na ten temat to też coś nie coś, jak to się mówi, chlapnąłem w życiu. A, właśnie, dlatego sztuki walki można potrenować trochę. Nie, no, rzecz naturalna, wskazane. No, no dobra. No to dobranoc. No ja tego, to czekam na telefon i trzymaj się pan zdrowo. No, dzięki. Chlap pan to znowu piwsko. Słucham? Mówię, chlapaj pan to piwsko dzisiaj jeszcze. No chleje, no piątek, weekend, trzeba jakoś po pracy się, wie pan, zrewanżować. Nie, no, rzecz naturalna, musi się. Powiem panu tak, jedyny minus jest taki, że po alkoholu pyrtek nie staje. Ho, ho, ho. No właśnie. Coś za coś. No właśnie. No, dobra, to w takim razie czekam na telefon, przygotuję butlę, żeby była w gotowości bojowej. Dobra, to dobranoc, panu życzę miłego dnia, dziękuję. Nawzajem. Widzowie, zapisałem sobie dziadka numer i wiecie co? Możemy zrobić coś takiego, że jakby do tego dziadka, jak nikt nie spali, nie przy konfidencie, ja tu numer zapisałem na pulpit, możemy zrobić tak, że serio, wysiemy dwie flaszeczki bociana 07 Bożego dla pana, numer sobie zapisałem, żeby nie było, szybko sprawdzę, czy to jest ten. I wysiemy tą paczkę, ja bym w tygodniu paczkę wysłał, a w następny piątek, jakby zrobił telefony, zadzwonię do pana i powiem: panie, przyszła flaszka? Wiecie, o co chodzi. Tylko musimy zrobić tak, żeby... Czekajcie, bo to nie jest, to jest ten numer na pewno. Rozmowy. Ja sobie sprawdzę. Końcówka. Cyk. O, Renata. Dobra, to kobieta może się... Widzowie, jak zaskoczyć kobietę? W sensie taką Renatę na przykład, że... właśnie nie zgnoić, na przykład... Halo, Renata! Chyba, że kobietę udawać, tylko już nie pamiętam, jak ten głos się robiło. Chuj, najwyżej widzę na debila. Dobra, powiem. Trudno, czekajcie. Spytam się, czemu w tym roku kartki nie wysłała. Może trafię, nie wiem. Proszę? Dobry wieczór, jest Renata? W jakiej sprawie? No, w tym roku nie dostałem kartki od Renaty. Coś mi tu śmierdzi, wszystko w porządku? Ale jakiej kartki? Świątecznej, tak? Co roku Renata wysyłała karteczkę, a teraz w tym roku ani rusz. Powie mi pan tak. Jest Renata gdzieś, czy po prostu jakby coś się stało, albo nie chce mieć ze mną kontaktu, albo po prostu zapomniała? Kto mówi? Jeszcze raz słucham? Kto mówi? Beata. Beata i do Renaty? Tak. A z kim mam przyjemność, przepraszam? No, ale to takiej Renaty, tu nie ma takiej Renaty. A z kim rozmawiam, przepraszam? No z Jasiem. Słuchaj, Jasiek, jest Renata? Nie ma, bo tu takiej nie ma. Proszę mi powiedzieć tak, z tego numeru kiedyś Renata wysyłała mi kartki świąteczne i chciała mi ostatnio pralkę Frani sprzedać. Do kogo? No, ostatnio Renata chciała mi pralkę Frani sprzedać za 150 zł i co roku wysyłała mi kartki świąteczne i kontakt się urwał. Beata? Renata! No, ale to z kim rozmawiam? Renata! Beata! Da nazwisko? Wrąg... Jest? Nie wiem. Nie wiem, jak się nazywa. O co pan pyta, tak? Ja panu odpowiem, tylko właśnie nie rozumiem, o co panu chodzi. No właśnie, mi nie o nic nie chodzi. O nazwisko kogo? Renaty czy moje? No, pani Beaty. Moje, okej. Okay. Wunderbaum? Jak? Wunderbaum? Ja Wunderbaum. To chyba z Niemiec, to? Znaczy, mój ojciec pochodzi z Niemiec. Moja matka z Polski. Jakieś niemieckie nazwisko. Proszę pana, niech pan nie gra na czas, tylko proszę powiedzieć szczerze, jest Renata w domu, czy po prostu pan ją kryje? No nie ma takiej osoby. To widzę po prostu, że panu kryje Renatę, że nie chce po prostu z nią rozmawiać. Co roku wysyłała kartkę, a teraz pali Janusza, tak? Kartkę do Wunderbaum? Proszę pana. Wysyłała. Proszę pana. Ja nie znam takiej Renaty, ani takiej Beaty. Proszę pana, proszę powiedzieć szczerze, tak?
pan jest zajęty, pan ma święta, rozumiem, ale pan, jest Renata, czy jej nie ma? Czy po prostu pan sobie jaja robi? No nie, nie ma, tu taka nie mieszka. Proszę pana, w takim razie, dlaczego pan sprzedaje pralkę pod adresem Renata? No to jest pseudonim. Czy pan podaje się za kobietę? No nie, ale to sprzedaje kobieta, tylko że ma pseudonim Renata. Czyli do kogo pralka? A tu taka nie mieszka, ale tam pseudonim może być Czarny Jasio. Czyli pan po prostu pseudonim... Czyli pan po prostu pseudonim sobie wymyślił Renata, tak? No, to jest pseudonim wymyślony, a nie tam, że Renata. To nie ma takiej... O, ty zboczeńcu, ty! Widać, że... O, ty zboczeńcu! Człowieku! Wystawiasz jakieś pranki franie, podpisujesz się jako kobieta. Ty hultaju! No nie, bo to sobie wystawiła kobieta, Anyka. Nie musi mieć... Proszę, na drugie, proszę na, pana. Na drugie imię może mieć Renata, a na pierwsze ma Negunda. Proszę pana, niech pan się wstydzi, że wystawia pan ogłoszenie pralka jako kobieta, a tak naprawdę pan jest mężczyzną. Nie wstyd panu? No, ale ja odbieram telefon, a proszę te, Kunegunda wyszła. Kunegunda wyszła na zakupy, poszła po piwo. No, proszę pana, nie wstyd panu, że pan jako dorosły facet z dorosłym głową. Że mi nie wstyd. W podeszłym wieku pan się nazywa wstyd? Jako. Ja mam. Podeszłym... Ja mam wstyd przykryty, to czego się mam wstydzić? W podeszłym wieku pan się podpisuje jako Renata, nie wstyd panu? A to ja się nie podpisuję, tylko Kunegunda się tak podpisała, bo ma takie brzydkie imię Kunegunda ma i se napisała Renata. Dzisiaj w kościele pan był jajem. Dzisiaj w kościele pan... Widocznie ci się też... Dzisiaj w kościele pan był... Podobało dzisiaj w kościele pan był na świeconkę zaświęcić, a podpisuje się pan w internecie Renata. Nie wstyd panu? Mówić na randkę? Proszę pana, w kościele pan był... Jajka święcił, a podpisuje się pan w internecie Renata. Nie wstydzi się pan tego, co pan robi? Że w internecie pan posługuje się imieniem Renaty? Proszę tutaj... Proszę teraz przeprosić osobiście, bo to jest dla mnie przesada, ja ten numer mam zapisany i mogę w każdej chwili pana podać na policję. A, tam... Straszyć to was, a nie nas. Proszę pana, ja nie chcę pana straszyć. A to ja nie... Ale Kunegunda sobie może robić co chce, może iść nawet gdzie, na randewu. Proszę pana, ale takie teksty, dorosły mężczyzna w podeszłym wieku, z tego co słyszę po głosie, prawdopodobnie jeszcze pan posiada astmę. Prawdopodobnie jeszcze posiada pan astmę, a pan się podpisuje w internecie jako Renata. To jest nietaktowne i to jest zboczenie. Nie, proszę pana, to jest zboczone, to jest nienormalne. Gadaj se gadaj, nie? Mi tam nie wiecie zależy. Pan, gadaj se gadaj, bo pan dobrze wie, że pan postąpił źle. I zamiast teraz jak człowiek przeprosić i powiedzieć, przepraszam, aha, widzi pan, źle pan powiedział. Czekajcie, jeszcze raz do niego muszę zadzwonić, bo już się nakręciłem i za sobą gadał. Jest pan w alkoholu? To właśnie nie wiem. Renata Wunderboom. Właśnie skąd mi się tu wziął ten Wunderboom? Widzowie, skąd jest Wunderboom? Ja skądś to znam, tylko nie skąd. Proszę? Proszę pana, niech pan nie ucieka od odpowiedzialności karnej, niech pan się przyzna po prostu szczerze. Czy... Dobra, rozłączył się. To inne znajdziemy ogłoszenkę, ale...